Żużlową niedzielę na antenie Canal Plus Sport 5. Zaczynamy od hitu. E-winner pierwszej ligi. Abramczyk Polonia kontra Celfast Wilki Krosno z piekielnie gorącej Bydgoszczy. Witają Państwa. Patryk Malitowski, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Piotr Bugajny. Będziemy Państwu towarzyszyć przez najbliższe dwie godziny. Mamy nadzieję kapitalnego ścigania, wielkiego spektaklu, który nas czeka tutaj w Bydgoszczy. Mówiłem, że jest bardzo, bardzo gorąco i się, Patryk, zastanawiam, czy istnieje coś takiego jak żużlowa pogoda. Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj to jest żużlowa pogoda? No dla silników na pewno nie, dla zawodników w parkingu też nie. Oczywiście na torze jest zupełnie inaczej, kiedy ten wiaterek wieje. Zawodnicy są, można powiedzieć, spoceni pod tymi kombinezonami, ale ten wiaterek takie fajne ukojenie przynosi, więc no na pewno dzisiaj najcięższe zadanie będą miały silniki. Tak, zazdrościmy Państwu, że Państwo na pewno w dużo bardziej komfortowych, przyjaznych warunkach mogą śledzić to spotkanie gdzieś w domu przy jakiejś szklance zimnej wody. Patrzymy na to, jak wygląda zestaw par tej serii spotkań. Wczoraj byliśmy z naszymi kamerami także w Zielonej Górze, gdzie Stelmet Falubas pokonał drużynę z Łodzi. Dzisiaj jesteśmy w Bydgoszczy, także w Gdańsku, a jutro mecz w Gnieźnie. Patrzymy także na to, jak wygląda tabela. Po tym spotkaniu w Zielonej Górze mamy zmianę na pozycji lidera rozgrywek. W tym momencie to Stelmet Falubas, Zielona Góra, przewodzi tabeli rozgrywek, ale być może to wszystko się dzisiaj zmieni. Abramczyk Polonia na miejscu drugim, na trzecim miejscu Celfast Wilki Krosno. Jeszcze rzut oka na pogodę, o której już mówimy, bo dziś to na pewno będzie także temat naszych rozmów. Aż 33 stopnie. Już mieliśmy wyjazd zawodników na próbę toru. Jakieś problemy z maszyną miał Olek Michajłow, który na tej próbie się pojawił. Nasz reporter Kinga Sylwestrzak już pewne detale dotyczące tego faktu ustala. Ja chciałem Cię, Patryk, zapytać, zanim przejdziemy już do naszego meczu i na nim się skoncentrujemy, żebyś powiedział mi, które według Ciebie rozgrywki drużynowe, żużlowe są najbardziej Twoim zdaniem ekscytujące? I nie pytam tylko o Polskę. No ja myślę, że polskie głównie, tak? Zresztą polskich rozgrywek też najwięcej śledzę. Ekstraliga czy pierwsza liga? No częściej jestem na torach pierwszoligowych i jest naprawdę bardzo dużo ścigania. Ostatnimi czasy się zrobiło. Te tory przez pogodę też między innymi są trochę twardsze. Zawodnicy czują się już pewnie na motocyklach. To już jest taka faza sezonu, że każdy jest wjechany i tych wyścigów takich emocjonujących mamy naprawdę sporo, więc w tej pierwszej lidze dużo się dzieje. Wybierasz pierwszą ligę. Ja chciałem Państwu zaproponować wypowiedź Mateja Żagara, nagraną po meczu w zeszłym tygodniu. Tutaj Polonia wygrała z Falubazem Zielona Góra. I co po tym spotkaniu, między innymi w tym kontekście, mówił Matej Żagar? Słuchamy. Każdy będzie walczył na pewno o awans. Widzimy, jak nieprzewidywalna jest e-winner pierwsza liga. Nie ma tutaj, mi się wydaje, jakichś papierowych pewniaków, bo nieraz w tym roku mecz pokazał, jak różnie to bywa. I mi się wydaje, że to jest coś pięknego w żużlu, takie ściganie. Mi się wydaje, że to jest widowiskowo najlepsza liga. No właśnie, ty się dobrze bawisz w pierwszej lidze, to dla ciebie pierwszy sezon dopiero. Ja nie narzekam, oczywiście najlepiej jest, jak masz komplet punktu, ale w życiu wszystko nie jest łatwe, więc trzeba na to pracować i też jest jakaś piosenka w Polsce, wszystko co piękne rodzi się w bólu. Wszystko co piękne rodzi się w bólu, mówi Matej Żagar, który mógł być zadowolony po tym ostatnim meczu ze swojej dyspozycji. 11 punktów zdobytych. No i człowiek, który jeździł tyle lat w elicie, pojawił się w parku maszyn na rozgrywkach pierwszoligowych i mówi, że to dla niego najbardziej ekscytujące zawody. Ciekawe zdanie Mateja. No tak, w Ekstralidze często może nie oglądamy jakichś spektakularnych akcji, ale tam też jakoś pierwsza liga nie odstaje dużo tym poziomem, bo Matej na pewno by potwierdził te słowa, że tutaj też trzeba się sporo napocić, żeby te punkty zdobyć, więc no, ten poziom w Polsce już jest tak wyrównany, że naprawdę w tej pierwszej lidze być może kiedyś było łatwiej o punkty, ale teraz drużyny są na takich poziomach, że ten sukces rzeczywiście rodzi się w bólu. Tak, wspomniałeś o punktach. Ja chciałem też Państwu pokazać pewną grafikę dotyczącą tego, jak punktują zawodnicy obu drużyn, które dziś będziemy w Bydgoszczy oglądać. Mamy zestawienie, w którym mamy średnią domową, a także średnią wyjazdową poszczególnych zawodników. I to, co zwróciło moją uwagę, Patryk, to to, że tak wielu zawodników zarówno jednej, jak i drugiej drużyny dużo lepiej punktuje
w meczach wyjazdowych i szukałem jakiegoś faktora X, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ja go nie znalazłem. Ty masz pomysł, dlaczego Kennedy Bier, Wiktor Przyjemski, Matej Żagar, Daniel Jeleniewski lepiej jeżdżą na wyjeździe niż u siebie? Ciężko jest to wytłumaczyć. No, na pewno ta pogoda się zmienia, więc te tory też, ta drużyna próbuje pod siebie za każdym razem przygotować inaczej. Wiadomo, że ten tor też trzeba przygotować odpowiednio do pogody. Dzisiaj mamy bardzo gorąco. Ja rozmawiałem tutaj z Danielem Jeleniewskim, czyli gospodarzem, i mówi, że na takim torze, jaki dzisiaj będzie, jeszcze nie jeździł, więc to też być może stąd wynika, no bo już przed meczem jest zagadka, tak, co, jakie warunki można u siebie spotkać. Goście zawsze mają trochę łatwiej. Przyjeżdżają, zakładają te ustawienia w ciemno, albo zagrają, albo nie zagrają. Jak zagrają, no to już idzie się za ciosem i jest wtedy dużo łatwiej, więc no to jest i handicap, i trochę przekleństwo dla gospodarzy, że no zmieniają się dosyć często u nas w kraju warunki pogodowe i z takich skrajnych mamy później takie jak dzisiaj, więc na pewno jest to dla gospodarza jakieś utrudnienie. Tak, i co ciekawe, także zawodnicy Wilków, kilku zawodników Wilków, także liderów, m.in. Andrzej Lebiediew czy Tomiasz Musielak, także lepiej punktują na wyjeździe, więc to jest taki też optymistyczny aspekt dla kibiców gości dzisiaj, ale my jeszcze koncentrujemy się na gospodarzach. Pierwsza rozmowa naszej reporterki z Parku Maszyn, właśnie tam pracuje dla Państwa Kinga Sylwestrzak. Przed wczorajszym meczem trener Stelmet Falubas, Zielona Góra, Piotr Żyto, powiedział, że w Bydgoszczy dali się zaskoczyć. I czy dzisiaj Krośnianie, którzy przyjeżdżają do Bydgoszczy, też będą mogli być zaskoczeni? Ten element zaskoczenia będzie dzisiaj dużym handicapem? To się okaże dopiero po pierwszych wyścigach. A czy będą zaskoczeni? Trudno powiedzieć. Jest to Wilki Krosna, jest to bardzo mocna drużyna, która przyjeżdża do Bydgoszczy. My jesteśmy na własnym torze. Uważam, że no ta przewaga, którą jakąś tutaj torową przewagę mamy, powinniśmy ją wykorzystać i powinno być dobrze. Drugi tydzień z rzędu przyjeżdża do Bydgoszczy rywal z najwyższej półki. Czy to jest właśnie dobry moment, żeby też ocenić siłę rażenia przed tą najważniejszą częścią sezonu? Ja to powtarzam już kilkakrotnie, że liga jest wyrównana w tym roku. Każdy mecz jest trudny, każdy rywal jest dosyć ciężki, pomimo tego, że jeździmy na swoim torze. Dzisiaj jest to bardzo dobra drużyna. Jak mieliśmy tydzień wcześniej mecz z Falubazem, też była bardzo dobra drużyna. I no, zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Mam nadzieję, że dobrze będziemy walczyć. Widowisko na pewno będzie dobre dla kibiców i dla widzów przed telewizorami. A tutaj powiem tak otwarcie, że no, wynik jest sprawą otwartą. Tak? Tak jak zawsze, ale to, o czym się mówi o bydgoskiej Polonii, to, że to jest drużyna wyrównana z bardzo dobrymi zawodnikami, którzy mają to doświadczenie ekstraligowe. Jednak gdzieś mniej mówiło się o Olku Michajłowie, który no, nie robił tych punktów na tyle, ile byśmy się spodziewali. Ten ostatni mecz i to, że pracuje z panem Tomkiem Suskiewiczem, to jest taki prognostyk właśnie przed tą fazą play-off, że bydgoska Polonia może być jeszcze silniejsza. Oczywiście od Olka nikt nie wymaga tutaj jakichś zdobyczy dwucyfrowych, ale jeżeli on będzie robił w każdych zawodach 5-7 punktów, będziemy bardzo zadowoleni z niego. Ostatni mecz z Falubazem i współpraca z Tomaszem pokazała, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Oby tak dalej. Myślę, że w obu ekipach będzie zależało od wyrównanej jazdy wszystkich zawodników, tak? Czy w bydgoskiej, czy w krośnieńskiej. No i mam nadzieję, że Wilki nie pogryzą dzisiaj gryfów, tylko będzie odwrotnie. Tak, rozładować atmosferę na koniec. Ale mam nadzieję, że nie była napięta. Ta dopiero będzie w trakcie zawodów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i my już przenosimy się do studia. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę i patrzymy na skład gospodarzy, w którym jest Olek Michajłow, o którym Kinga, także pan trener sobie porozmawiali. Też docierają do nas informacje, że na tej próbie toru to jednak nie był problem z silnikiem, a z łańcuchem Olega Michajłowa, więc być może jeszcze te silniki dają radę w tym momencie. No i właśnie ten wątek, który Kinga wywołała, to jak wyglądał w zeszłym tygodniu Olek tutaj na tle drużyny, która także walczy o awans do Ekstraligi, to jest ten promyczek nadziei dla samego zawodnika? No, skoro jest Tomek Suskiewicz, to i silniki w ramach
są też chyba od podopiecznego. Tak, sam to Oleks powiedział w zeszłym tygodniu, że to są silniki Emila. No, sprzęt buduje, sprzęt rujnuje, jest takie powiedzenie i na pewno no, ma to duże znaczenie, że jeździ na tych silnikach, bardzo dobrych silnikach i od razu widać progres, który jest zrobiony, więc na pewno Polonia na tym zyska. No właśnie, ale to jest tak, że ten progres od razu może być widoczny, no bo to jest pytanie stare jak żużel, ile zależy od silników, ile zależy od samego zawodnika. Nieraz widzieliśmy sytuację, w której w trakcie meczu koledzy pożyczali maszynę od swojego kolegi, to wcale tak nie szło dobrze, to wcale tak nie żarło. Tak, no co innego jest pożyczyć motocykl, a co innego wsadzić silnik do swojej ramy. Wiadomo, że każdy zawodnik ma jakieś inne siedzenia, inaczej to wszystko poustawione, inne kierownice i ciężko jest się dopasować tak od razu w danym wyścigu, biorąc motocykl od kogo innego, ale na silniku dobrym zawodnik jest w stanie od pierwszego biegu dobrze punktować i jeszcze jak ma tak doświadczonego mechanika, jakim jest Tomek Suskiewicz, no patrząc nawet na Jarka Hampela, tak, nie szło mu, zmienił silniki i widzimy zupełnie innego zawodnika, więc no tu sprzęt w dzisiejszym żużlu ma naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie. Olegowi będziemy się na pewno dziś przyglądać, ale teraz zaglądamy do parku maszyn po raz kolejny, do strefy wywiadów, tam Kinga Sylwestrzak i jej kolejny gość. Tor w Bydgoszczy słynie z tego, że jest twardy, ale czy po obchodzie może pan stwierdzić, czy jest bardzo twardy? Tak, dokładnie. Tor wygląda na mega twardy. No jest dobrze przyklepany. Nie wiem, jak jeszcze z tym polewaniem, bo wygląda, że są miejsca, gdzie brakuje tej wody, bo trochę tak już zaczyna pękać. No ale co, no zastaliśmy taki tor. Na wyjazdach zawsze jest to niespodzianka, na jaki tor trafimy i należy się do tego tylko po prostu dopasować. Czy wilki przyjeżdżają dzisiaj popodgryzać gryfy, czy je mocniej ugryźć? Wilki w tym sezonie na meczach wyjazdowych radzą sobie bardzo dobrze, wygrywamy mecze wyjazdowe, więc nie ma innego podejścia do tego meczu, czyli przyjechaliśmy po to, żeby wygrać, żeby odbić to, co straciliśmy u siebie. Te mecze, można powiedzieć, właśnie tutaj w Bydgoszczy, Polonia podejmuje po raz kolejny bardzo silnego rywala, wcześniej Falubas, dzisiaj Wilki Krosno. Z jakim nastawieniem można przyjechać do rywala, który... No jest jednym z zespołów, który aspiruje do PGE Ekstraligi. Nie, no w ubiegłym roku też przyjechaliśmy. W zasadzie wszyscy się spodziewali, że już odrobią ten bonus dużo wcześniej. Kwestia tylko w którym biegu, a tak naprawdę wygraliśmy tam ten mecz. I z takim podejściem przyjeżdżamy na każdy inny, bo jesteśmy mocną drużyną, potrafimy wszędzie wygrywać. Wiadomo, że taki tor jak dzisiaj może się okazać, że decyduje tylko start i wielkiego ścigania może nie być, więc trzeba wszystko zrobić tak, żeby wygrywać te starty. I tego życzę, aby te starty były także, ale też po trasie udało się znaleźć jak najlepsze ścieżki, żebyśmy mogli oglądać fajne ściganie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, a my już wracamy do studia. Bardzo podoba mi się to przesłanie, które wysłała państwa także nam Kinga Sylwestrzak, a więc aby tych mijanek na torze było sporo. Trener Ireneusz Kwieciński wie, co mówi, troszkę tutaj czasu w Bydgoszczy w swoim życiu spędził i skoro on mówi, że ten tor jest tak twardy, no to musimy mu oczywiście zaufać, no ale przyjeżdżając do Bydgoszczy, my nie możemy się spodziewać czegoś innego niż mijanek. No ten tor nam się z tym najbardziej chyba kojarzy w pierwszej lidze. No tego oczekujemy, rzeczywiście też byłem dzisiaj na torze i jest bardzo, bardzo twardo, ale no, Bydgoszcz ma taką geometrię, że ten tor sam zaprasza do tego, żeby robić fajne akcje. Można tutaj naprawdę tym motocyklem poruszać się po tym torze dobrze i szybko. Jeżeli ktoś obiera te ścieżki dosyć dobrze, a jadąc przed nim zawodnik robi trochę błędy, no to od razu jest narażony na to, że będzie minięty, więc liczymy, że mimo tak twardego toru jednak tych mijanek trochę będzie. No, polewania też na pewno dzisiaj trochę zobaczymy, bo myślę, że kurzyć nam się też dzisiaj będzie, ale to raczej nie powinno przeszkodzić dobrym ściganiom. Tak, to już wiemy, takie komunikaty do nas docierają, że prawdopodobnie co dwa biegi będziemy mieli przynajmniej w tej początkowej fazie zawodów polewaczkę na torze, więc będziemy mieli też więcej okazji, żeby podzielić się jakimiś wnioskami, także Kinga będzie bardziej zapracowana. Zestaw drugi, to państwo widzieli, z niego będziemy jechać w tym spotkaniu. Pierwszy mecz, widzą państwo cały czas wynik tego spotkania na ekranie, 44-45, tak wyglądało to w Krośnie. Mecz trudny do oglądania, wtedy ten tor już był problematyczny na Podkarpaciu. No dzisiaj mamy nadzieję, że tor nie będzie problemem, a sprzymierzeńcem obu drużyn i liczymy na kapitalny mecz, bo takiego się tutaj w Bydgoszczy spodziewamy. Za moment Michał Mitrut, a także Wojciech Dankiewicz, oni państwa zabiorą na tę przygodę. Abramczyk Polonia Bydgoszcz, Celfast, Wilki Krosno. Zapraszamy po chwili przerwy.
Bydgoszczy i drugie w ciągu tygodnia spotkanie Abramczyk Polonii z jednym z pretendentów do awansu. Tym razem gospodarze biorą na celownik Celfast Wilki Krosno, czyli zespół, który w tym sezonie na wyjeździe zdobywa średnio 54 punkty na mecz. Witamy Państwa bardzo serdecznie, jednocześnie ocierając pot z czoła. Wojtek Dankiewicz, witam serdecznie. I Michał Mitrut. Za chwilkę poznamy składy obu drużyn i jak znam życie, to zaczniemy od ekipy gości, od ekipy Wilków Krosno, której przyświeca oczywisty cel. Dobrze wejść w mecz, bo to był problem, który dotyczył Stelmet Falubazu, drużyny, która walczyła z Abramczyk Polonią Bydgoszcz przed tygodniem. Wilki Krosno. 1 Tobiasz Musiarak, 2 Rafał Kaczmarz, 3 to Wacław Milik, 4 Mateusz Szczepaniak, 5 Andrzej Lebiediew, 6 Franciszek Karczewski, 7 to Krzysztof Stadurski, pod ósemką 16-latek Kacper Szopa, wychowanek Wilków Krosno. To jest oczywiście ta wataka Ireneusza Kwiecińskiego. Mówię o pierwszej serii, mówię o tym, jak weszła w mecz drużyna Falubazu, bo po pierwszej serii to był wynik 18-6. Nie ma co ukrywać, że początek, tak świetny początek wtedy w wydaniu Polonii zaważył na tym, że to zespół Gryfów zgarnął wówczas wygraną za 3. Gospodarze w składzie 9 Kenneth Bier, 10 Olek Michajłow, 11 Daniel Jeleniewski, 12 to Adrian Miedziński, 13 to Matej Żagar, pod 14 jest Wiktor Przyjemski, pod 15 Przemysław Konieczny, pod 16 też 16-latek, podobnie jak Kasper Szopa, Bartosz Głogowski. To jest drużyna dowodzona przez trenera Jacka Woźniaka, czyli byłego zawodnika Wilków Krosno. W ekipie Wilków trenerem jest były zawodnik Polonii. Pamiętamy choćby rok 95, wtedy jako młody chłopak ścigał się w barwach Gryfów Ireneusz Kwieciński. Sporo takich smaczków przed tym meczem. Meczem, o który trochę się martwimy, bo jest bardzo sucho, bardzo gorąco i zakładamy, że polewaczka to będzie częsty widok w trakcie tej transmisji. No niestety mamy takie warunki, jakie mamy, ale też mamy doskonałych ludzi, którzy będą czuwać nad torem. No i tak jak wspomniałeś, Michale, myślę, że co drugi bieg, przynajmniej na początku, będzie tutaj roszenie toru. Zresztą w tej chwili też widzimy przed pierwszym wyścigiem polewaczkę. No, co zrobić? No, trzeba jechać w takich warunkach, jakie są. Na pewno nie są one przyjazne dla zawodników, też i kibiców, którzy zasiedli na trybunach bydgoskiej Polonii, ale mam takie wrażenie, że tu temperatura będzie jeszcze większa, bo zawodnicy sprawią nam na fantastyczne ściganie. Otarł pod strzała, podobnie jak my, Tobiasz Musierak, on w żółtym kasku już gotowy do wystartowania w pierwszym wyścigu. Oczywiście musimy poczekać, aż z toru zjedzie polewaczka. Na pewno istotną sprawą jest wynik pierwszego meczu, 45-44. Taki był wynik starcia w Krośnie. Wtedy punktem zwyciężyła drużyna z Bydgoszczy. Nie był to mecz, który przyjemnie się oglądało, to trzeba przyznać. Wtedy mało walki na to, że zawodnicy walczyli przede wszystkim o to, by utrzymać się na swoich motocyklach. Dzisiaj liczymy na lepsze widowisko. Bier i Jeleniewski, oni pojadą w pierwszym wyścigu po stronie gospodarzy. Na Mateja Żagara jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. No i trzeba przyznać, że jest to para bardzo mocna. Bier i Jeleniewski to para, która ma bilans punktowy plus 28. Naprawdę ciężko ich pokonać. Dla porównania para Wilków Krosno, Musielak Milik, bilans plus 8, więc widać różnicę. Tak, ale w sporcie, szczególnie w żużlu, wszystko jest możliwe, szczególnie w tych ekstremalnych warunkach. Pytanie, czy gospodarze zaskoczą nawierzchnią przeciwnika, tak samo jak to zrobili tydzień temu z Falubazem Zielona Góra. To też świadczy o doskonałym przygotowaniu toru przez ekipę gospodarzy. Zobaczymy. No, Tobiasz Musielak, doskonały startowiec. Kto wie, czy tutaj na pewno w pierwszych wyścigach ten start będzie decydował, aczkolwiek też koledzy w studio mówili, że ten tor ma w sobie taką geometrię i potrafi pootwierać takie ścieżki, gdzie można naprawdę fantastycznie się ścigać, niekoniecznie wygrywając start. Tobiasz Musielak, on na tym torze ma średnią nie najlepszą, 1,778. W minionym sezonie to właśnie w Bydgoszczy zaliczył swój najgorszy występ wyjazdowy. Wtedy 5 punktów. Pamiętają Państwo, że był to mecz zakończony po 13 biegach. Wtedy Wilki Krosno zwyciężyły w Bydgoszczy. 41-37, taki był wynik tamtego spotkania. Pamiętamy, że kibice wtedy krzyczeli: jedziemy, jedziemy, ale warunki były bardzo trudne i można było zrozumieć decyzję arbitra, który wtedy prowadził tamto spotkanie. To był Piotr Stefankiewicz. Dzisiaj sędzią tej rywalizacji jest Arkadiusz Kalwasiński. Zawodnicy na torze, więc coraz mniej dzieli nas od pierwszego wyścigu.
No jak spojrzymy na średnie biegopunktowe Wiener pierwszej ligi, to mamy tutaj aż 7 zawodników z top 15, a wspomniany Tobiasz Musielak zajmuje trzecie miejsce ex aequo ze swoim kolegą Andrzejem Lebiediewem ze średnią 2,367, wyjazdowa średnia 2,400, także tak jak też koledzy już wspominali, Piotr Bugajny, że zawodnicy i gospodarzy i gości mają lepsze te średnie w meczach wyjazdowych niż na swoim domowym torze. Widzieli Państwo informację mówiącą, że Tobiasz Musielak ma ostatnio problem z tym, żeby dobrze wejść w mecz w pierwszej serii. W ostatnim czasie nie wygrywał Tobiasz Musielak. Marzy mu się dobry początek tej rywalizacji, ale rywale z najwyższej półki Bier i Jeleniewski. Kenneth Bier wywalczył 10 punktów w meczu ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Pamiętamy, że wtedy był defekt po takiej niesamowitej walce z Krzysztofem Burczkowskim. Pewnie ten dorobek byłby wyższy w przypadku Duńczyka. Tutaj proszę bardzo, Daniel Jeleniewski zmienia motocykl tuż przed rozpoczęciem wyścigu numer 1. Tak, Bier zaliczył jeden defekt. Ta zdobycz punktowa zdecydowanie, myślę, byłaby wyższa. Wtedy jechał na drugiej pozycji, walczył o pierwsze miejsce z Krzysztofem Burczkowskim. Też taka ważna uwaga dla Państwa, zawodnicy jednej i drugiej drużyny mają bardzo podobne keflary, jeśli chodzi o kolorystykę, dlatego bardzo prosimy zwracać uwagę na kolory kasków. No to skoro już o kaskach mowa, to w czerwonym Bier, w żółtym Musielak, w niebieskim Jeleniewski, w białym Milik. Zaczynamy ten mecz. Polonia Bydgoszcz kontra Wilki Krostok. To najlepiej jest ze startu. Taśma w górę podniosło delikatnie Biera, ale to właśnie Duńczyk najlepiej wystartował z pierwszego pola. Tyle, że wciska się po krawężniku znakomicie. Tobiasz Musielak 4-2 w tym momencie dla Wilków Krostok, bo Milik jest przed Jeleniewskim, który teraz ścina do krawężnika. Pierwszy kuje się do ataku na Tobiasza Musielaka. Ten przytomnie trzyma kredę. No wiemy, że w początkowej fazie meczu to będzie kluczowe. Jeleniewski teraz miał szansę na to, by być przed Milikiem, ale Czech ciągle na pozycji trzeciej. Szybko to odbił zawodnik Wilków Krosto. Obejrzał się Kenneth Bier. Bezpieczna ta przewaga nad trzecim w stawce Milikiem, więc Duńczyk może się skupić wyłącznie na atakowaniu. Jest prędkość w jego motocyklu. Widać, że może to zrobić. Kenneth Bier wypuszcza się szerzej. Musielak poszerza. Kto będzie lepszy? Kenneth Bier znakomicie to zrobił. Jest już przed Musielakiem Duńczyk. No wszystko tak się wydawało. Robił nienagannie Tobiasz Musielak, ale chyba nie zakładał, że ten środek toru, no powiedzmy szeroka, będzie chodzić się tak dobrze już w pierwszym wyścigu. Wykorzystał swoją szybkość Kenneth Bier i to on zgarnia 3 punkty w pierwszym wyścigu tego meczu. No i zapowiadało się na wygraną drużyny gości Wilków z Krosna, ale Kenneth Bier, który tutaj jest liderem drużyny gospodarzy, no wyrwał te punkty Tobiaszowi. Może Tobiasz był faktycznie uśpiony troszeczkę, trzymał się krawężnika, ale też musimy oddać Tobiaszowi, że to, co zrobił w pierwszym łuku, za chwilę zobaczymy w powtórce, to naprawdę ręce składają się dobra, bo była to doskonała jazda, doskonały przegląd sytuacji, szczególnie ten pierwszy łuk jest bardzo ciekawy. Tam w jednej sytuacji też było, gdzie Daniel Jeleniewski atakował Milika i naprawdę ten łuk, to wyjście z tego łuku trzeba poprawnie przejechać. Zobaczmy na sam moment startowy. Z pierwszego pola doskonale wystartował Kenneth Bier, ale tu Tobiasz Musielak zareagował bardzo, bardzo szybko. Wjechał pod Kennetha Bier i wysforował się na prowadzenie, a tutaj Milik poradził sobie z Danielem Jeleniewskim. Jeszcze raz start z tyłu, w żółtym kasku z jedynką na plastronie. Tobiasz Musielak i fantastyczne wejście właśnie w ten mecz, w ten bieg. Świetny przegląd sytuacji, wyjechanie z pierwszego łuku na pierwszej pozycji. Wydawałoby się, że ma to właśnie pod kontrolą, ale Kenneth Bier znany jest z tego, że nie odpuszcza i przeważnie przede wszystkim u siebie potrafi wyrywać punkty z zawodnikom, którzy są przed nim. I to jest właśnie ten moment, gdzie pojechał troszeczkę szerzej Tobiasz Musielak. Zbyt wąsko, ale trudno mu się dziwić, bo w tej pierwszej części tego właśnie wyścigu ten krawężnik był najbardziej skuteczny, ale Kenneth Bier znajomością swojego toru potrafił wyprzedzić jednego z liderów Wilków Krosno. Świetny wyścig, jak na początek tych zmagań zakładaliśmy, że może być nudno, że start będzie decydował. Tymczasem piękna walka pomiędzy Bierem i Musielakiem. Nieźle też działo się, ciekawie się też działo w walce o pozycję punktowaną pomiędzy Jeleniewskim i Milikiem, bo był taki moment, kiedy Czech nie mógł być pewny swego. 3-3 zatem w biegu otwarcia, a teraz już wyścig młodzieżowy, który na pewno będzie stał na wysokim poziomie. Wiktor Przyjemski wygrał wszystkie domowe biegi juniorskie w swojej karierze w biegach juniorskich w Bydgoszczy. Jeszcze nikt
nigdy go nie pokonał. Pytanie, czy takiej sztuki mogą dokonać Karczewski i Sadurski. Karczewski w białym z pola wewnętrznego, w żółtym Sadurski z pola trzeciego. Teraz właśnie tego zawodnika oglądamy. Stawkę uzupełni Przemysław Konieczny. On z pola drugiego w kasku czerwonym, a Wiktor Przyjemski będzie jechać spod płotu. No, niesamowita skuteczność, jeśli chodzi o wyścigi juniorskie w wykonaniu Wiktora Przyjemskiego. Faktycznie nie przegrał żadnego z tych wyścigów. Zobaczymy, czy któryś z rywali pokusi się o to, żeby w końcu te statystyki były złamane. Franciszek Karczewski, drugie miejsce w brązowym kasku za Jakubem Krawczykiem. Wiemy jednak, jak wyglądały te zmagania. Były dosyć kuriozalne. Dość powiedzieć, że w jednym z wyścigów Krzysztof Sadurski wygrał, mając czas 104 sekundy 15 setnych. Wtedy oczywiście jechał w pojedynkę. Jeszcze raz wyścig młodzieżowy. Karczewski, Konieczny, Sadurski, Przyjemski. Znowu długo była trzymana ta taśma. Dobrze, znakomicie ze startu Karczewski, ale musi uważać po jego prawej ręce. Świetnie Przyjemski, ależ on jest szybki. Idealnie, jak od cyrka wyjechał z czwartego pola młodzieżowiec Polonii Bydgoszcz i jest już na pewnym prowadzeniu. Będzie atakowany, to widać. Franciszek Karczewski przez Przemysława Koniecznego został na ostatniej pozycji Sadurski, ale on też może być tutaj groźnym rywalem. Teraz stawka delikatnie się rozciągnęła. Widać dużo przewagę Wiktora Przyjemskiego. Nie tacy straszni ci rywale, jak ich malowali. Naprawdę kolosalna jest ta różnica pomiędzy pierwszym Przyjemskim i drugim Karczewskim. Nie jest w stanie się zbliżyć do swojego przeciwnika Franciszek Karczewski. I Przyjemski nie funduje nam emocji w tym wyścigu po tym, jak kapitalnie wystrzelił, jak z katapulty ze startu młodziutki żużlowiec Polonii Bydgoszcz. Być może jeszcze będzie walka o miejsce trzecie pomiędzy Sadurskim i Koniecznym, chociaż wątpię. Ostatni wiraż przed nami, będzie 4-2. Wiktor Przyjemski w dalszym ciągu wygrywa wszystkie biegi młodzieżowe na torze Bydgoszczy. I tym sposobem tą średnią, tą statystykę cały czas winduje, sam sobie podnosi tą poprzeczkę. Z ogromną przewagą przyjechał na pierwszym miejscu właśnie zawodnik oglądany przez Państwa. Wyścig praktycznie bez historii. Na ostatnim miejscu Krzysztof Sadurski, który właśnie był wspominany przez Ciebie, Michale, też stanął na podium brązowego kasku. Widzieliśmy przed meczem, że zawodnik pobijany właśnie doznał drobnej kontuzji podczas tych zawodów, nie w pełni dysponowany, ale myślę, że dużo pracy jeszcze będzie miał, jeśli chodzi o przygotowanie sprzętowe, bo w tym drugim wyścigu faktycznie ten sprzęt, ten sam start jest bardzo decydujący. Widzimy tutaj z tego czwartego pola, jeszcze spojrzał Wiktor, ale widać taką pewność zawodnika, pewność jeśli chodzi o sprzęt, bo zobaczmy jak odjeżdża swoim rywalom, przyjeżdżając z ogromną przewagą, przywożąc 3 punkty dla swojej drużyny, a że przyjechał też na trzeciej pozycji kolega z Bary, Przemysław Konieczny. Bydgoszczanie wygrywają 4-2 i obejmują prowadzenie po drugim wyścigu 7-5. Wiktor Przyjemski, jemu nie poszło w brązowym kasku, za to dobrze wypadł w srebrnym kasku, tam trzecie miejsce. To jest zawodnik, który może mówić o znakomitej dyspozycji, przede wszystkim w meczach ligowych. Nie dość, że on wygrywa wszystkie biegi juniorskie na tym torze, to jeszcze w tym czwartym wyścigu też za każdym razem zgarnia trójeczkę. Każdy domowy mecz. Wiktor Przyjemski zaczyna od 6 punktów. W 2 pierwszych wyścigach. Oczywiście mówimy wyłącznie o sezonie 2022. Od razu aplikacja Canal Plus Online i analiza wyścigu młodzieżowego. No i przy nazwisku Wiktora możemy w ciemno wpisywać, można powiedzieć, 2 trójki w tych pierwszych wyścigach. Zobaczymy, jak będzie teraz. Też widzieliśmy powtórki startu. Myślę, to też na polecenie pana sędziego widzieliśmy, że zawodnik w kasku czerwonym ruszał się i kto wie, czy wykrzyknik nie pojawi się przy nazwisku Przemysława Koniecznego. Przenosimy się do parku maszyny. W taką pogodę to oczywiście nie tylko my potrzebujemy nawodnienia, potrzebuje też tor. Mówiło się, że przy tak twardym torze to będzie decydował tylko start. Rozmawiałam przed meczem z trenerem Ireneuszem Kwiecińskim. Jednak twój bieg pokazał, że po trasie też można coś znaleźć, ale też coś zgubić. Owszem, również myślałem, że po trasie będzie tylko i wyłącznie działał krawężnik, szczególnie w pierwszym wyścigu, ale się myliłem.
A czy przy takich warunkach, to kiedy ta taśma idzie w górę, to jest myśl, żeby jak najszybciej te cztery kółka objechać i znaleźć się w parku maszyn, czy jednak dla tak doświadczonych zawodników, jakich tutaj teraz mamy, taka pogoda tropikalna nie robi większej różnicy? No, pogoda, musimy się przystosować, prawda? No, nie zmienimy tutaj nic w tej kwestii, wobec tego musimy jechać tak jak jest. A jeśli chodzi o mnie, no to właśnie oglądamy ten wyścig, bo wyprzedziłem Kenneta po krawężniku i tam czułem faktycznie takie delikatne pociąganie do przodu, więc uczepiłem się tego krawężnika niepotrzebnie. Kennet to wyczuł. Jedyną opcją, jaką mógł spróbować, to faktycznie trochę szerzej się zadać i wykorzystał moje błędy, bo tak tylko mogę to nazwać, swoją jazdę, ale generalnie okej. Nie zmieniamy za dużo w sprzęcie, bo uważam, że gdyby nie te błędy, no to myślę, że byłoby lepiej. Ale no, też chyba wyszło doświadczenie Kenneta na tym torze. No i cóż, przegrałem. Życzę Ci tego, aby tych błędów w następnych biegach nie było. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a my już prędko przenosimy się do komentatorów. Mówiliśmy o tym, że Tobiasz Musielak ma problem z tym, żeby dobrze wejść w mecz. Rzadko w ostatnim czasie wygrywa w pierwszej serii. Tym razem też się nie udało, mimo że na pierwszym łuku po krawężniku idealnie się zakradł i znalazł się przed Kennetem Bierem, to później Duńczyk na trasie okazał się lepszy. Tobiasz Musielak, czyli jeden z trzech zawodników z pierwszej ligi, których będziemy mogli obejrzeć w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski, bo Tobiasz Musielak obok Jakuba Jamroga i Grzegorza Zengoty będzie brał udział w tych zmaganiach. Zmienił się format, teraz będą trzy rundy, trzy finały. No i jedna z rund oczywiście w Krośnie na domowym torze Tobiasza Musielaka. Ta runda 15 sierpnia, ale początek zmagań 9 lipca na torze w Grudziądzu. Trzeci wyścig przed nami, prezentowany teraz Andrzej Lebiediew w kasku żółtym. Żartowaliśmy, że będziemy mieli w trakcie tego meczu takie indywidualne mistrzostwa Łotwy, no bo będą co najmniej dwa wyścigi, kiedy zmierzą się ze sobą Andrzej Lebiediew i Oleg Michajłow, ale to w późniejszej fazie meczu. Tym razem rywalami Lebiediewa będą Miedziński i Żagar, natomiast kolegą z pary Łotysza będzie Rafał Karczmasz. On ruszy z pola zewnętrznego. No i bardzo ciekawa ta konfrontacja będzie Łotyszy i kto wie, czy nie trzeba będzie tutaj rozegrać biegu dodatkowego, żeby wyłonić indywidualnego mistrza Łotwy. Oczywiście żartujemy, ale na pewno Łotysze będą ze sobą rywalizować i to dosyć ostro, bo każdy przecież chce pokazać się i być lepszy chociażby na tym swoim domowym podwórku. Matej Żagar dla doświadczonego Słoweńca. Ten ostatni domowy mecz był całkiem niezły, na pewno lepszy niż większość domowych spotkań w tym sezonie. Dużo się dyskutowało o tym, że na wyjeździe Żagar jest w tym sezonie skuteczniejszy niż w meczach u siebie, ale jeśli chodzi o to spotkanie ze Stelmet Falubazem Zielona Góra, to Matej Żagar zdobył 11 punktów. Początek miał nieudany, kiepskie wejście, zaczął od trzeciej pozycji, ale ta środkowa faza zawodu znakomita dla Żagara, wtedy zbierał trójki, natomiast w biegu nominowanym już mu się nie udało, ale to jest też problem Słoweńca, o którym jeszcze pewnie będziemy mówić. Trzeci wyścig, Miedziński, Lebiediew, Żagar i Karczmasz. Dobrze z pierwszego Miedziński, Karczmasz z czwartego próbuje zrobić to samo, co Wiktor Przyjemski, za chwilę może tego dokonać. Karczmasz, on jest z przodu, teraz napędził się dobrze Andrzej Lebiediew po szerokiej pędzi, z kolei Matej Żagar i bierze na celownik Rafała Karczmasza. Za chwilę może być walka pomiędzy Słoweńcem i zawodnikiem U24. Wilków Krosno, Matej Żagar zebrał odrobinę szprycy, ale jest szybki, będzie groźny, będzie deptać się po piętach Rafałowi Karczmaszowi. Żagar po krawężniku, jeszcze tym razem Karczmasz szybszy, ale trudno będzie mu te pozycje obronić. Męska walka pomiędzy Karczmaszem i Żagarem, jest też ciekawie w walce o trzecią pozycję pomiędzy Andrzejem Lebiediewym i Janem Miedzińskim, ale wracamy na czoło stawki. Tam Karczmasz przytomnie broni się przed Żagarem, nie zbliża się w tym momencie Słoweniec do swojego młodszego przeciwnika. Próba podjazdowa Miedzińskiego, trzeci jednak ciągle jest Lebiediew i ostatni wiraż przed Matejem Żagarem. Wiraż ostatniej szansy, Matej Żagar czy Karczmasz? Karczmasz, który wykorzystał czwarte pole, on wygrywa w wyścigu numer 3. No i można oklaskiwać zawodnika Wilków Krosno, bo to jest jednak duża rzecz. Nie jest to żużlowiec, który zachwyca w tym sezonie. Sporo takich nijakich występów Karczmarza w sezonie 2023, ale wejście w ten mecz doskonałe.
Fantastyczne wejście Rafała Karczmaza z czwartego pola. Wiktor Przyjemski w drugim wyścigu też z tego czwartego pola popisał się doskonałym startem. Widzimy też, że już bardzo szeroko zawodnicy jadą, szczególnie na tym pierwszym łuku. No, doskonała jazda Karczmarza, bo Matej Żagar był piekielnie szybki, ale umiejętna jazda Rafała spowodowała, że wygrał ten wyścig, a że trzeci przejechał Andrzej Lebiedew. Mamy 4-2 dla Wilków Krosno i remis w całym spotkaniu 9-9. Tu widzimy z małymi problemami Andrzej Lebiedew na starcie, ale Rafał Karczmarz z tego czwartego pola znalazł to fajne miejsce. Widzimy, jak rozpędza motocykl, zanim zaraz pomknął tutaj w czerwonym kasku Matej Żagar. I widzimy też, jak teraz przejeżdża obok Adriana Miedzińskiego, który poprzedni mecz z Falubazem otwierał fantastycznie. Mówiłeś, Michał, o tym, że Matej Żagar troszeczkę gorzej, a z kolei Adrian Miedziński doskonały start w poprzednim spotkaniu, teraz gorzej. Tu widzimy z problemami na tym pierwszym łuku. Musiał ująć manetkę gazu, nie miał gdzie rozpędzić tego motocykla, a tu Rafał Karczmarz, który bezproblemowo jeszcze fajnie tutaj zatrzymał ten próbę ataku Adriana Miedzińskiego z krawężnika. No zobaczmy, no fantastyczna jazda i później też dalej działo się naprawdę dużo, bo Matej Żagar miał zakusy na to, żeby wyprzedzić zawodnika Wilków Krosno, ale bardzo umiejętna jazda. No, to jest właśnie ten moment, gdzie zawodnicy się zbliżyli i już wydawałoby się, że Matej Żagar, tak doświadczony zawodnik, wjedzie pod Rafała Karczmarza, ale Rafał Karczmarz nie odpuścił też ten tor, fajnie w tej środkowej części pracuje i mógł tam znaleźć doskonałą przyczepność zawodnik z Krosna. Dobre jest to czwarte pole, dwa zwycięstwa spod płotu. Zwycięstwo Przyjemskiego, zwycięstwo także Rafała Karczmarza, zawodnika, który czuje to zaufanie ze strony klubu, bo nie przez przypadek Wilki Krosno oddały Marko Lewiszyna. Ten chłopak jest w parku maszyn, ale już nie jeździ pod ósemką. Pod ósemką jest, jak mówiliśmy, Kacper Szopa. Cały czas Wilki Krosno wierzą w to, że Rafał Karczmarz będzie zawodnikiem przywożącym sporo punktów. Może ten mecz będzie dla niego takim przełamaniem, bo w ostatnim domowym meczu z Landshut Davis, ledwo wygrany przez drużynę z Podkarpacia, to Karczmarz akurat był tym zawodnikiem, który mocno rozczarował. Wtedy tylko punkty zdobyte przez wychowanka Stali Gorzów. Czwarty wyścig przed nami. Mateusz Szczepaniak w żółtym, w niebieskim Wiktor Przyjemski, w białym Franciszek Karczewski i w czerwonym człowiek, który ściga się na silnikach Emila Sajwudinowa, czyli Olek Michajłow. I z czwartego pola, także no zobaczymy, czy te czwarte pole w tym drugim, trzecim wyścigu faktycznie było tak doskonałe, ale już mamy tą czwartą serię, tam troszeczkę tej nawierzchni delikatnie jest gdzieś nasypane i widzieliśmy, że zawodnicy potrafią jechać szerzej. Zatem wyścig czwarty, Szczepaniak, Przyjemski, Karczewski, Michajłow z czwartego. Łotysz idzie na okrętkę Michajłowa. Zabrakło mu teraz szybkości. Drugi będzie zatem Mateusz Szczepaniak, ale podnoszą się z miejsc niektórzy kibice Polonii Bydgoszcz, bo pierwszy jest Wiktor Przyjemski, który musi się bronić przed Mateuszem Szczepaniakiem. No to byłby pewnie policzek dla byłego zawodnika Polonii Bydgoszcz Szczepaniaka, gdyby w pierwszej serii przegrał z młodzieżowcem. Teraz taki przyczajony na swoim motocyklu Szczepaniak, próbujący jeszcze doskoczyć do Przyjemskiego, który jednak jedzie bardzo dojrzale, bardzo dobrze. Tutaj nie ma niepotrzebnych ruchów. Jedzie też szeroką linią jazdy Wiktor Przyjemski. Trudne zadanie przed Szczepaniakiem, jeśli on chce faktycznie dogonić jeszcze młodzieżowca Polonii Bydgoszcz. Przyjemski, Szczepaniak, Michajłow i Karczewski, który jedzie na wyraźnej ostatniej pozycji ze stratą 30, może nawet 40 metrów do trzeciego Olega Michajłowa. Mało się dzieje w tym wyścigu. Myślę, że to jest chyba najnudniejszy wyścig w tym meczu jak dotąd, ale Wiktor Przyjemski raczej się tym nie będzie przejmować. Znowu świetny start, dobre rozegranie pierwszego wirażu Przyjemskiego. Natomiast też fajnie będzie zwrócić uwagę w trakcie powtórek na ten moment, kiedy napędzał się Olek Michajłow, ale doszło do zawahania. Brama była zamknięta jeszcze w końcowej fazie. Zdaje się defekt Franciszka Karczewskiego. Tutaj chyba chodzi o łańcuch. No o, tak, na pewno chodzi o łańcuch. Widzimy, jak zawodnik spogląda, zresztą widać, jak ten łańcuch zwisa. No, Wiktor Przyjemski znowu pokazał to, co zawsze pokazuje tutaj, czyli dwie trójki na początku startów w meczu, 3-3. Zwyciężył z Mateuszem Szczepaniakiem, który no, próbował walczyć, ale zawodnicy rozciągnęli się. Wiktor Przyjemski naprawdę bardzo, bardzo szybki. W tumanach kurzu później już ta jazda no, była bardzo, bardzo trudna. Za chwilę będziemy mieli kosmetykę, z pewnością te warunki się poprawią, ale zobaczmy. Ze startu no,
gorzej troszeczkę Mateusz Szczepaniak, Karczewski już absolutnie słabo. No doskonale z tego startu Wiktor Przyjemski, nawet widzimy jak się kurzy, bo widzimy analizuj, nic śmiało, nie widzimy, śmiało, śmiało. Nic nie widzimy praktycznie. Wiktor, no zobaczmy teraz sam start i za chwilę te tumany kurzu. No z problemami z pierwszego pola Mateusz Szczepaniak i tu też widzimy jak w czerwonym kasku napędza się właśnie w czerwonym właśnie Michajłow. Ale zobaczmy jeszcze tutaj właśnie atak Mateusza Szczepaniaka, który próbował wjechać pod Wiktora Przyjemskiego. Jeszcze raz start Wiktora. Bardzo dobry start, widzimy doskonale. Wjechał w ten krawężnik, zamknął wjazd w żółtym kasku Mateuszowi Szczepaniakowi, który przyjechał na drugiej pozycji. 4-2 dla gospodarzy i 13-11 po tym czwartym wyścigu. Tu widzimy jeszcze na defektującym motocyklu Franciszek Karczewski zmierza do linii start meta. Wiktor Przyjemski zwycięzcą również w drugiej serii. Kolejny domowy mecz, który zaczyna od 6 punktów w dwóch wyścigach. Wiktor Przyjemski, zawodnik, który jest nie tylko najlepszym młodzieżowcem w e-winner pierwszej lidze, ale też znowu najlepszym zawodnikiem w kategorii U24. Naprawdę świetna postawa Wiktora Przyjemskiego w tym sezonie. 13-11. Taki jest wynik tego meczu. Myślę, że korzystając z tej przerwy możemy się przenieść do naszego studia. Tak, a my tutaj czekamy, obserwujemy te zawody. Trochę nas, myślę, rozochocił ten bieg numer jeden, w którym udało się dokonać tego, co wydawało się niemożliwe na początku spotkania, przed spotkaniem raczej, że już tak szybko będziemy mieli jakąś mijankę. Udało się Kenetowi Bier wygrać na trasie z Tobiaszem Musielakiem, no ale później już tych mijanek nie było, więc ten scenariusz, który zakładaliśmy, jednak się realizuje niestety. Tak, no pierwszy wyścig fajnie Kenet minął Tobiasza, ale teraz już zrobiła się tak naprawdę jedna ścieżka i każdy dąży do tego, żeby jak najszybciej do tej zewnętrznej się dostać i no z tego co widać ciężko będzie jednak dzisiaj mijać. Tak, ciężko będzie mijać, chociaż mamy nadzieję, że te prace, które trwają na torze, nam to jakoś umożliwią i ten tor się po prostu nam otworzy. Nie było niespodzianki, jeśli chodzi o Wiktora Przyjemskiego. 2 starty, 2 wygrane biegi, ale niespodzianką było to, co działo się w biegu trzecim. Rafał Karczmarz pierwszy raz w tym sezonie zaczął mecz od trójki, no i pokonał niebyle kogo. Przywiózł za swoimi plecami Mateja Żagara. Naprawdę imponująca postawa zawodnika, który przecież kiedyś nie tak dawno myślał nawet o tym, żeby już na żużlu nie jeździć. Tak, no dobrze Rafał wyszedł z tego startu, zabrał się w miarę z zawodnikami i dojechał do tej usypanej ścieżki, tam jego motocykl fajnie się napędził i minął całą stawkę zawodników. Matej Żagar nie odpuszczał tutaj, gonił cały czas Rafała Karczmarza. Przez te pierwsze 2 kółka Rafał dobrze jechał, wchodził szerzej, trzymał się tej zewnętrznej ścieżki i Matej tak naprawdę cały czas utrzymywał tą samą odległość, ale no gdzieś od tego 3. kółka zaczął Rafał się oglądać, jak to często ma w zwyczaju, wchodzić trochę wężej. Już tutaj Matej go postraszył i od tego momentu Rafał zaczął się oglądać. Tak miałem wrażenie, że zaczyna, zaraz zobaczymy, wrzucać ten motocykl troszkę mocniej w te łuki. Nie wchodził już tak płynnie, fajnie wyprostowany motocyklem i cały czas ten Matej próbował nabierać prędkości po zewnętrznej. Tu widzimy trochę znowu wąsko Rafał wszedł. Matej gdzieś tam cały czas czaił się na jakiś błąd Rafała. Tutaj myślę, że trochę błąd, że wszedł Matej w ten ostatni wiraż po krawężniku. No bo Rafał już obierał taką ścieżkę wcześniej, więc no nie wyprzedził go, ale no brawa dla Rafała, bo zawsze to lepiej wejść w mecz z trójką niż z zerem. Dobrze powiedziałeś brawa dla Rafała, bo bardzo surowym recenzentem jest Patryk dla zawodników kilka meczów zrobionych jako ekspert przy Ekstralidze. Rozumiem, że te wymagania dla zawodników z pierwszej ligi także poszły do góry, no bo więcej było krytyki niż chwalenia Rafała. Nie, w tym to nie, oczywiście nie jest tak, bo trójka jest trójką, ale no mógł Rafał sobie zbudować taki większy spokój w tym wyścigu po prostu, bo motocykl miał naprawdę szybki, a gdzieś tam wiadomo, jak się zawodnik jadący z przodu obraca, no to ten z tyłu zazwyczaj czuje, że coś jest nie tak. Myśli, że ma takie poczucie, że zawodnik jadący przed nim już jest niepewny tego, gdzie ma pojechać, że albo zaczyna słabnąć, albo jego motocykl zaczyna słabnąć i to jest taki sygnał, że można jeszcze bardziej naciskać i prowokować do błędu, więc czasem warto się nie oglądać, tylko po prostu słuchać, bo no, słychać jednak jadący ten motocykl zawodnika, często gdzieś tam słońce pada tak, że można sobie na cień popatrzeć, więc to nie jest żadna krytyka, a raczej tak
tak, no taka opowieść dla kibiców, tak? Jak można zrobić, żeby pojechać lepiej i dalej odjechać. No i zobaczymy, jak Rafał będzie się spisywał w następnych biegach. Jego kolejna wizyta na torze to będzie bieg szósty i tam znowu obok niego ustawi się Matej Żagar. Jeszcze ta jedna kwestia związana z, o tym mówiła też Kinga, o tym mówił Tobiasz Musielak przede wszystkim, bo Ireneusz Kwieciński wyraźnie w wywiadzie przedmeczowym powiedział, że na maszyny należy ustawić pod start, że ten start może decydować. I tak się zastanawiam, jak dużo do myślenia dał mu ten bieg pierwszy, no bo pewnie już chłopaki byli tak gotowi, tak ustawieni i pewnie zostali z tymi ustawieniami, co też widzieliśmy, że ten start w przypadku zawodników z Krosna dobrze funkcjonował, tak jak choćby w przypadku Rafała Karczmarza, ale no ten pierwszy bieg Tobiasza Musielaka na pewno dał sporo do myślenia. Tak, no na pewno na takim teraz już można rzeczywiście trochę nastawić się na ten start. Oczywiście to trzeba tak wypośrodkować, bo jak zazwyczaj start jest dobry, to później po trasie jest trochę gorzej, a najważniejsze jest znaleźć ten taki złoty środek, żeby i tu było dobrze. Oczywiście to jest ciężkie, no ale z tego startu trzeba wyjść dobrze, przynajmniej żeby szybko dostać się do tej korzystnej ścieżki pozewnętrznej. Złoty środek znalazł i cały czas go trzyma w ręku, gdziekolwiek w swoim boksie Wiktor Przyjemski, który opowie nam o tym, jak się wygrywa dwa pierwsze biegi zawsze u siebie w każdym meczu w tym sezonie. No to nie zacznę od niczego innego. Piotrek Bugajny prosił, żeby cię zapytać, jak to jest, jaki jest przepis na to, żeby w każdym domowym meczu u siebie zaczynać od dwóch trójek. Jakiś przepis na sukces? Nie, znaczy ciężko powiedzieć. Gdzieś zawsze te dwa pierwsze biegi mi wychodzą. Jeszcze muszę potrenować nad tym trzecim. Gdzieś ten trzeci zawsze jest jak cięższy trochę dla mnie, ale miejmy nadzieję, że będzie kolejna trójka. Ale to wynika gdzieś, koncentracja ucieka, czy zmęczenie być może wydaje się we znaki? No na pewno gdzieś zmęczenie, taka koncentracja też ucieka, bo gdzieś duża przerwa pomiędzy tymi biegami, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. W biegach, których ty miałeś przyjemność brać udział, wielkiego ścigania nie było. Trudno jest na takim betonie, na takim skwarze się odnaleźć? Nie, raczej nie. No gdzieś to jest nasz domowy tor, cały czas na nim trenujemy i dla nas też jest inaczej jak dla gości. No my gdzieś znajdujemy cały czas te ścieżki, a goście mają z tym problem, ale miejmy nadzieję, że zacznie się w końcu coś dziać. No właśnie Kenneth Bier w swoim pierwszym starcie znalazł ścieżkę, którą wydaje się nikt by nie znalazł, ponieważ w pierwszym biegu już pojechać tak bardzo szeroko, tego chyba przy takiej pogodzie się nie spotyka zbyt często. No nie, gdzieś ten tor suchy, to co tak naprawdę ta nawierzchnia, co się odsypie, to jest taki sam pył i gdzieś to tak bardzo nie niesie, jakby było to mokre, ale jak widać, ta szeroka w miarę jedzie. Powiedz proszę, czy bydgoska Polonia czuje się na takiej fali, wysokie zwycięstwo u siebie z Falubazem i przyjeżdża teraz kolejny bardzo mocny rywal, ale porwani właśnie tą falą, zmotywowani na 250% cały czas? Tak, no gdzieś jesteśmy na tej fali. Fajnie zawsze jest wygrywać każde mecze pod rząd. No dzisiaj trudny przeciwnik, gdzieś od początku spotkania gdzieś ten wynik na styku, ale miejmy nadzieję, że gdzieś się odbijemy i uciekniemy na te parę punkcików. Jak będzie, zobaczymy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i szybko przenosimy się do studia. Dziękujemy bardzo. Wiktor Przyjemski rozmawiał z Kingą Sylwestrzak i tak właśnie sprawdzałem sobie, jak radził sobie w tym biegu trzecim. Zawsze tutaj Wiktor Przyjemski. Było to tak. Opowieść jest taka, Patryku, że posłużę się twoim zwrotem. Mecz z Wybrzeżem Gdańsk 0 w biegu trzecim. Mecz z Rowem Rybnik 0. Później mieliśmy mecz z Gnieznem, tam było wykluczenie. No i ostatnio dwójkę z bonusem przywiózł Wiktor Przyjemski w meczu z Falubazem, więc może też złoty środek na bieg numer 3 znajduje powoli. Być może tak, pięknie to opowiedziałeś. No czemu tak jest, ciężko powiedzieć. Na pewno jest przerwa w startach. Później, tak patrzę, program jedzie w wyścigu 8, więc po 7 zawsze mamy równanie. To tak. Też może mieć jakiś wpływ na to, jak zmienia się ten tor. Rzeczywiście ta koncentracja gdzieś może uciec. Być może czasami jest taka euforia, bo zawsze fajnie jest wygrać dwa pierwsze wyścigi i później przychodzi taki mały spadek tej koncentracji i gdzieś to może wszystko uciekać, więc no, trzeba nad tym popracować. W tej serii startów Wiktora Przyjemskiego nie zobaczymy najprawdopodobniej, ale usłyszymy na pewno Michała Mitruta i Wojciecha Dankiewicza.
Jesteśmy 13 do 11 prowadzi drużyna gospodarzy i myślę, że z tego prowadzenia nie jest do końca zadowolona, bo pierwsze serie to był taki znak firmowy Polonii Bydgoszcz, to zawsze była dominacja, nie tylko w tym ostatnim meczu z Falubazem, niemniej tutaj tylko dwa punkty przewagi, to jest wynik, który pozwala wierzyć Wilkom Krosno, bo dla przykładu w tym ostatnim meczu z Falubazem, gdybyśmy liczyli wynik od 5 wyścigu do 15, to wygrałaby drużyna z Zielonej Góry. Wtedy byłby wynik 35 do 31 dla ekipy gości. Wtedy o wszystkim zaważyła pierwsza seria. Dzisiaj pierwsza seria nie jest aż tak dobra dla Polonii. No, ale też ta pierwsza seria na pewno dużo wniosła, jeśli chodzi o przestawienie motocykli. Całkowicie inny tor niż w poprzednim tygodniu, bardziej suchy. Zobaczymy, jak teraz zaprezentują się zawodnicy, którzy na pewno mają coś do udowodnienia, szczególnie z jednej i z drugiej strony, bo przecież gospodarze zarówno Jadran Miedziński, Daniel Jeleniewski bez punktów w pierwszej serii startów. Żaden z tych zawodników nie sięgnął po trójkę w pierwszej serii. Milik, Jeleniewski, Szczepaniak. Miedziński, taśma w górę, świetnie z pierwszego. Wacław Milik będzie wypychać Jeleniewskiego. Temu to nie przeszkadza, natomiast widzimy, że leży na torze Mateusz Szczepaniak i to, że jeszcze się pojedynkują Jeleniewski i Milik, nie ma już większego znaczenia. Musimy sprawdzić, w jakim stanie jest Mateusz Szczepaniak. No, na pewno się pobrudził troszeczkę, bo mieliśmy równanie toru i roszenie. Zaraz zobaczymy, jak do tej sytuacji doszło. Sędzia długo zwlekał chyba z włączeniem czerwonego światła przerywającego wyścig. To może zwiastować, nie powiem co, ale zobaczmy na sam moment ze startu. Dobrze, Wacław Milik dojechał do tego łuku. No i tu widzimy właśnie wywrotkę w żółtym kasku Mateusza Szczepaniaka. Jeszcze raz Wacław Milik. Taki start, tu widzimy, taka trochę niebezpieczna sytuacja, ta kierownica skręcona. No ale dobrze wyjechał ten wyścig. No i tu Mateusz Szczepaniak sam się wywrócił. Był we wcześniejszej fazie kontakt z rywalem. Zdaje się, że delikatnie dotknął go Daniel Jeleniewski. Nie wiem tylko, czy tutaj nie było takiej kalkulacji ze strony Szczepaniaka. To jest właśnie ten moment. Tylne koło Jeleniewskiego styka się z przednim Szczepaniakiem. Ten zrobił taką krótką kontrolę wzrokiem i uznał, że może warto się położyć, może będzie powtórka w czterech. Na pewno liczy na to były zawodnik Polonii Bydgoszcz i sędzia się do tego przychyla, bo już mamy informację, że to będzie powtórka w pełnej obsadzie. Czyli faktycznie sędzia w powtórkach zauważył, że tam miał utrudnianą jazdę Mateusz Szczepaniak. No i może dobra decyzja, ponieważ chcemy oglądać zawsze czterech zawodników, a nie trzech czy dwóch. Zobaczymy, jak to będzie w powtórce. Z pewnością ten czas będzie dobry dla zawodników, którzy gorzej wyszli spod taśmy i mogą jeszcze coś sobie przestroić w swoich motocyklach, by lepiej to wyglądało. Wygląda na zdolnego do jazdy Mateusz Szczepaniak, pokonany w pierwszej serii przez młodzieżowca Wiktora Przyjemskiego. Podrażniony Szczepaniak, który przecież w ostatnim meczu był w znakomitej dyspozycji. To on poprowadził Wilki do wygranej nad Landshut Devils, zdobył 13 punktów z bonusem. Mateusz Szczepaniak wtedy absolutnie czołowa postać tej drużyny, a tutaj Wacław Milik też myśli, co zrobić ze swoim sprzętem Czech. On też ma ostatnio świetne wyniki, bo trzeba przyznać, seria 5 spotkań z dwucyfrową zdobyczą punktową. W meczu z Landshut 12 punktów, wcześniej 10 plus 2 na wyjeździe w Gnieźnie, w meczu z Polonią Bydgoszcz u siebie 10 punktów. To jest też jedno z takich pozytywnych zaskoczeń tego sezonu. Właśnie ta forma Wacława Milika. Klub domagał się tego, żeby stał się większym profesjonalistą Wacław Milik, żeby zgubił kilka kilogramów i wiemy, że schudł co najmniej 5 kilo. Wacław Milik jest szybszy, jest lżejszy. To widać w sezonie 2022. No, cyfry też nie kłamią. 9 zawodnik, Ewiner pierwszej ligi, a Mateusz Szczepaniak 11, także to jest ścisły top. Naprawdę doskonali zawodnicy, przede wszystkim bardzo doświadczeni. I tutaj jeszcze wrócę do samego momentu startowego Wacława Milika. Myślę, że on tutaj w tej przerwie na pewno popracował, bo ten start nie był taki płynny, tak jak by tego sobie życzył Czech. Przypominamy, decyzja Arkadiusza Kalwasińskiego jest taka, że mamy powtórkę w pełnej obsadzie, 13 do 11, za chwilę powtórka 5 wyścigu, drugie podejście do wyścigu, który rozpoczyna drugą serię. Milik, Jeleniewski, Szczepaniak, Miedziński. Jeleniewski to jest też zawodnik, który akurat
dobrze zaczyna swoje mecze. W pierwszych seriach zazwyczaj wygrywał wspólnie z Kennethem Bierem. Dzisiaj nie udało mu się tego zrobić. Wiemy, że jest niezłym startowcem. W pierwszym wyścigu jednak miał kłopoty. Jechał z trzeciego pola, teraz pojedzie z drugiego. Z drugiego pola, z którego zwyciężył właśnie na zakończenie pierwszej serii Wiktor Przyjemski. Tak, Wiktor Przyjemski doskonale dysponowany. Kwestia, jak zaprezentuje się Daniel Jeleniewski. Na pewno mnóstwo zmian w motocyklu. No, musi lepiej z tego startu wyjechać Daniel, żeby pochwapić się po zdobycie punktowym. Nie będzie miał łatwego zadania, bo widzieliśmy Wacława Milka z pierwszego pola, szczególnie jak to jest w porównaniu. Gdy się dojedzie do tego pierwszego pola, łatwiej zdecydowanie do pierwszego łuku wyjechać, z tego pierwszego łuku objąć prowadzenie. No, ale też i Adrian Miedziński z tego czwartego pola też na pewno ma dużo do zrobienia po tej pierwszej zerówce w pierwszym swoim starcie. Mateusz Szczepaniak w kasku żółtym, druga szansa dla tego zawodnika. Coś mi się wydaje, że będą dyskusje, że będzie polemika z tą decyzją Arkadiusza Kalwasińskiego. Kontakt był, ale mam wrażenie, że mógł się jeszcze spokojnie utrzymać na motocyklu Szczepaniak. Zresztą po tym kontakcie on się na motocyklu utrzymywał. Taka jest prawda, taki jest fakt. Ja się zastanawiałem, dlaczego tak długo nie był przerywany wyścig. Szczególnie jak sędziowie nie przerywają wyścigu, to znaczy, że to pachnie jakimś wykluczeniem. Gdy to przerwanie jest bardzo szybkie, to świadczy o tym, że wyścig będzie powtórzony w czwórkę. Ale widocznie po analizie naszego zapisu sędzia stwierdził, że czterech zawodników powinno wystartować w powtórce biegu piątego. Upiekło się byłemu zawodnikowi Polonii Bydgoszcz, sezon 2013, sezon 2014 w barwach tego klubu. Mateusza Szczepaniaka, piąty wyścig. Zaczynamy taśmę w górę, świetnie, dwaj zawodnicy gości, a więc Milik i Szczepaniak znakomicie na pierwszych metrach, nie tylko jeśli chodzi o start, ale również jeśli chodzi o dojazd. Pierwszy Szczepaniak, drugi jest Milik i ruszają już w pościg gospodarze, będą go atakować z obu stron. Jeleniewski i Miedziński na pewno czuje ich za swoimi plecami. Wacław Milik, jaka to będzie jazda defensywna czeka, zobaczmy, jest już za nim Adrian Miedziński, to on będzie przede wszystkim atakować Milika, chyba się wypuści Miedziński, jednak nie, podobną linią jazdy jedzie jak Wacław Milik, krajowy senior Polonii Bydgoszcz. Na razie tylko przygotowuje swój atak, teraz może się napędzić, złapać prędkość. Adrian Miedziński jest jeszcze za tylnym kołem swojego rywala, przycina do kredy Miedziński. Adrian Miedziński kapitalnie to zrobił, ale Milik jeszcze odpowiada. Milik ciągle jest przed Miedziakiem, który jednak nie powiedział ostatniego słowa w tym wyścigu. Jeszcze będzie ciekawie, jeszcze będzie walka między tymi dwoma zawodnikami na ostatnim wirażu. Miedziński, spojrzał na niego Milik. Miedziński czy Milik dowozi spokojnie drugą pozycję Wacław Milik i to oznacza, że Wilki Krosno zwyciężają 5-1 w tym wyścigu. Mają zatem 16 punktów, 14 punktów na koncie gospodarzy. Zwycięzcą Mateusz Szczepaniak i oj, coś czuję, że będą dyskusje pośród kibiców bydgoskiej Polonii, czy aby na pewno tenże Mateusz Szczepaniak powinien w tym wyścigu jechać. Jestem pewien tego, że przynajmniej kibice Polonii są tego zdania. No, ale ja się bardzo cieszę, że został dopuszczony zawodnik gości do tego startu, bo pokazał nam naprawdę fantastyczny żużel z ogromną przewagą. Przyjechał na metę Mateusz Szczepaniak, a Wacław Milik stoczył pasjonujący bój z Adrianem Miedzińskim, który był bardzo, bardzo, bardzo szybki, ale Wacław Milik, bardzo doświadczony zawodnik, nie dał sobie wyrwać tych dwóch punktów, 5-1 dla gości, którzy obejmują po tym piątym wyścigu dwupunktowe prowadzenie, ale zobaczmy, już ten start w tej pierwszej odsłonie Wacław Milik, no nie wyglądał dobrze z tego startu, tu już to było poprawione, no a Mateusz Szczepaniak w ogóle zrobił to, co do niego należy, zobaczmy, puścił sprzęgło, praktycznie nie dotykał klamki, do dwóch zawodników z Krosna w kasku białym i żółtym na czele wjeżdżają w ten pierwszy łuk i za chwilę przemknie po tej lepszej ścieżce Mateusz Szczepaniak, a Wacław Milik, no musiał się nieźle tutaj namęczyć, żeby odpierać ataki, jak spojrzał właśnie Adriana Miedzińskiego i kto wie, czy ten moment właśnie też nie zaważył, że Adrian no nie zdążył dojechać, bo tu naprawdę niezła była zakładka, musiał włączyć nawet jakiś hamulec ręczny Adrian Miedziński. No fantastyczna jazda, świetna zakładka w wykonaniu Wacława Milika w tym wyścigu, to jeszcze raz tutaj jak pociągnęło Adriana Miedzińskiego i myślę, że to był ten moment, gdzie no te drobne, malutkie centymetry, można powiedzieć, spowodowały, że jednak Wacław Milik założył się na Adriana Miedzińskiego. Oto Mateusz Szczepaniak czyszczący swój kewlar. 64-78, taki jest czas zwycięzcy wyścigu piątego. Teraz już bieg szósty i okazja, by znowu
zobaczyć w akcji Rafała Karczmarza. On na polu wewnętrznym, po jego prawej stronie Matej Żagar w czerwonym, w żółtym Tobiasz Musielak, w niebieskim Przemysław Konieczny. Rafał Karczmarz po raz pierwszy od 2016 roku jedzie ligowy mecz w Bydgoszczy. Początek znakomity, wygrał z trudnymi rywalami. Zawodnik, który faktycznie jeszcze jakiś czas temu myślał o tym, by zakończyć karierę, mówił o tym głośno, ale też pamiętajmy, on w sezonie 2021 w meczu o brąz zdobył 9 punktów na torze w Lesznie, w rewanżu 3+2. Sam mówił o tym, że wyłączył głowę i stąd tak dobre rezultaty. Mental to jest ciągle coś, nad czym musi pracować Rafał Karczmarz. Ja też pamiętam, że w sezonie 2017 był świetny, miał lepszą średnią niż na przykład Paweł Przedpełski, Dominik Kubera, czy też Tobiasz Musiela, którzy powiedzmy w tym momencie są zawodnikami, których akcje stoją trochę wyżej niż akcje Rafała Karczmarza, ale ten chłopak ma możliwości, ma potencjał. No, Rafał Karczmarz, startując w barwach Stali Gorzów, niejednokrotnie przechylał szale zwycięstwa dla swojej drużyny, a też mam wrażenie, że to jest zawodnik, który jeżeli wejdzie już dobrze w mecz, to później cały czas zdobywa doskonałe punkty. A zatem Karczmarz, Żagar, Musierak, konieczny wyścig szósty, długo trzymana ta taśma, dobrze z drugiego pola Matej Żagar po krawężniku wciska się również Przemysław Konieczny, ale to było naprawdę trudne do wykonania, biorąc pod uwagę geometrię pierwszego łuku w Bydgoszczy. Na prowadzeniu Matej Żagar jadący dość szeroko, na pewno szerzej niż duet gości, czyli Musielak i Karczmarz. Tobiasz Musielak teraz pocałował deflektorem bandę i widać, że złapał trochę prędkości, ale wątpię, żeby był jeszcze zdolny do tego, by zbliżyć się do Mateja Żagara. Ten kontroluje sytuację. Wiele wskazuje na to, że ten wyścig zakończy się wynikiem 3-3. Musielak i Karczmarz blisko siebie, znowu szybszy, jadący szerszą trajektorią. Tobiasz Musielak, nie liczy się Przemysław Konieczny, chociaż widać, że jeszcze próbuje, jeszcze szarpie. Młodzieżowiec Polonii Bydgoszczy, zaczynamy ostatnie okrążenie i mogą być dumni z postawy przede wszystkim Mateja Żagara. Kibice Gryfów, Matej Żagar w pierwszej serii pokonany przez Karczmarza, tym razem już dużo lepszy od rywala z kategorii U24. Wilków Krosno, 3-3 w tym wyścigu. Matej Żagar i znowu ta środkowa faza meczu być może będzie znakomita dla tego żużlowca. On musi zaliczyć ten jeden wyścig, żeby zrozumieć, o co chodzi na torze. Później zaczyna wygrywać Matej Żagar. No, doskonała jazda Mateja Żagara. Fantastyczny, bardzo szybki motocykl. Przyjechał z ogromną przewagą do mety. No i wygrał z Tobiaszem Musielakiem. Przecież to jest jeden z lepszych zawodników winery pierwszej ligi, ale tutaj zawodnicy gości niewiele mogli zdziałać w konfrontacji z komandosem ze Słowenii. Tu jeszcze raz na pewno powtórka dla pana sędziego. Kto był na miejscu drugim i trzecim, moim zdaniem kask biały, Rafał Karczmarz, ale to absolutnie nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o wynik drużynowy tego wyścigu, bo on zakończył się rezultatem 3-3 i w dalszym ciągu prowadzą goście dwoma punktami, a tutaj Matej Żagar, który naprawdę fantastycznie prezentuje się na swoim domowym torze. Zresztą w wywiadzie z Kingą też mówił, że no, winner pierwsza liga jest fantastyczna, można doskonale się ścigać. Najlepszy zawodnik w meczu z Falubazem Zielona Góra. Bardzo waleczny był Matej Żagar. Sporo punktów wywalczonych na trasie. Dzisiaj też ma ochotę, by się ścigać. Natomiast w tym akurat biegu rywale nie rzucili mu wyzwania. Rywale byli daleko za nim. Już po pierwszym łuku załatwił sprawę Matej Żagar. Początkowa część tego sezonu dosyć rozczarowująca dla Słoweńca. Był w cieniu Keneta Piera, był w cieniu również Wiktora Przyjemskiego, ale te ostatnie mecze już trochę lepsze dla zawodnika, który urodził się w roku 1983, 39 lat na karku Żagara. No, z pewnością kamień serca spadł kibicom i działaczom bydgoskiej Polonii, bo patrząc na postawę Mateja Żagara, można być spokojnym o wynik meczów ligowych. Jeden z liderów przecież bydgoskiej Polonii właśnie pokazał się w tym wyścigu z doskonałej strony, wygrywając ogromną przewagą wyścig szósty. Drugi w tym wyścigu był ostatecznie Rafał Karczmarz, tak? Myślę, że tutaj sędzia widział to podobnie jak my. Jeszcze raz oglądamy Mateja Żagara, który rozmawia z Adrianem Miedzińskim. Muszą się naradzać gospodarze, bo wynik jest zły. 17-19. Mogą zgarnąć 3 punkty żużlowcy Wilków Krosno w dwóch meczu 63-62 dla drużyny
która w pierwszym meczu, jak mówiliśmy, u siebie przegrała z Polonią. Tak, jednym punktem ten wynik był 45-44 na korzyść gości z Bydgoszczy, także to zwiastuje nam, że cały czas, myślę, będzie zmieniał się wynik jak w kalejdoskopie. No a ten punkt bonusowy będzie takim smaczkiem, jeśli chodzi o uwagę, bo każda z tych drużyn potrzebuje dużo punktów, żeby piąć się w ligowej tabeli pierwszoligowej. Spoglądam na punkty zawodników Polonii Bydgoszcz, od razu rzucają się w oczy 2-0 Daniela Jeleniewskiego. Były już takie mecze w tym sezonie, kiedy Wiktor Przyjemski zastępował jednego z seniorów. To zresztą był Daniel Jeleniewski. Ciekaw jestem, czy wobec takiego wyniku podejmie taką decyzję już w następnej serii trener Jacek Woźniak, by zastąpić właśnie Jeleniewskiego, by wykorzystać Wiktora Przyjemskiego, o którym jednak musimy pamiętać. Musimy pamiętać, że w jego przypadku te kolejne serie są już dużo trudniejsze. Wygrywa w pierwszych dwóch seriach Przyjemski, ale później zaczynają się schody. Jeszcze raz powtórka tego wyścigu, by ustalić, kto był na miejscu drugim, a kto na miejscu trzecim. No ale myślę, że tutaj, jeżeli Jacek Woźniak ma w talii takiego asa jak Wiktor Przyjemski, przy dwóch zerach Daniela Jeleniewskiego nie ma co się zastanawiać, no bo przeciwnik jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Świadczy o tym wynik, dwupunktowe prowadzenie gości z Krosna, także tutaj nie ma na co czekać, tym bardziej jak ma się takiego asa w talii jak Wiktor Przyjemski. Zawodnicy przygotowują się do biegu siódmego, mieliśmy też polewanie toru, bo faktycznie jest bardzo, bardzo gorąco. Niezbyt sprzyjające warunki nie tylko dla zawodników, ale również i silników, bo oprócz tej temperatury to jeszcze ten kurz, ten pył, który z pewnością przedostaje się do gaźników i na pewno utrudnia pracę. Nie ma na stanowisku Arkadiusza Kalwasińskiego. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Zniknął nam sędzia. Wszyscy oglądają się za arbitrem. Musimy poczekać na to, aż on się pojawi. Usłyszałem nazwisko Franek Karczewski od naszego wydawcy. Rozumiem, że chodzi o to, że mamy wywiad, że możemy się przenieść do parku maszyn. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tak, skoro pana sędziego nie ma na miejscu, to my czuwamy i jesteśmy w gotowości. Franek, najpierw dwójka, później zero. Czy ten drugi rezultat to wynik złych korekt w motocyklu? Zmieniłem motocykl na słabszy, ale niestety po starcie zerwała mi się linka sprzęgła i przez cały bieg to działało tak, jakbym miał troszeczkę wciśnięte sprzęgło. Przez to motocykl kręcił bardzo wysokie obroty i na czwartym kółku zerwał mi się łańcuch sprzęgłowy. Więc no taki trochę pech, miało być lepiej, jest gorzej. No ale no teraz znowu muszę wrócić do poprzedniego motocykla, bo tamten się trochę uszkodził, jak się zerwał łańcuch, więc no spróbuję tamten trochę lepiej dopasować i zobaczymy. Ale skąd ta zmiana wynikała? No bo to jednak ta dwójka i później miałeś takie poczucie, że jednak trzeba dużo zmienić, dostosowywać do tej twardości tego toru? No, tor dzisiaj jest bardzo twardy. Po pierwszym biegu chciałem zmienić na ten motocykl właśnie troszeczkę słabszy. No bo trzeba się trochę dopasować, bo Wiktor mi jednak mocno uciekł, dużo mi uciekł. Starałem się go gonić, ale no niestety nic nie mogłem zrobić. Wiktor też jest u siebie bardzo szybki. No i tyle. Ale chyba tak twardy tor to dość miła odmiana po tym, co mieliście w finale brązowego kasku, bo tamto z kolei wydaje mi się, że było za mokro. No tam było mokro, tam były specyficzne warunki. Ja jak jechałem w 10 biegu, już później sam, no nie było jakoś już za lekko, jak chłopaki jeszcze później jechali dwa biegi, to im współczuję. A jak w zasadzie się jedzie, kiedy nie masz ani po jednej, ani po drugiej stronie żadnego rywala, nie musisz się rozpychać łokciami, no to troszeczkę może się pomylić w głowie, że to niby zawody, ale tak jakby człowiek sobie trenował. No tak, no to był trochę taki trening, przede wszystkim na takiej nawierzchni, bo nie zawsze się na takiej nawierzchni jeździ, więc chciałem tylko i wyłącznie dojechać do mety. Ale trzeba się uczyć jeździć na każdej nawierzchni i wyciągania wniosków. Tobie bardzo życzę i dziękuję za rozmowę, a my prędko przenosimy się do komentatorów, którzy pewnie są na swoim miejscu. Jesteśmy w przeciwieństwie do arbitra, nigdzie się nie wybraliśmy. Sędzia cały czas analizował, kto był drugi i już wiemy, że na drugiej pozycji dojechał Rafał Karczmasz, zawodnik w kasku
białym. Dużo też niecierpliwości ze strony kibiców Polonii Bydgoszcz, którzy nie mogli zrozumieć, dlaczego to tak długo trwa, ale w końcu wszystko jasne. No, myślę, że sędzia wyszedł i chciał spojrzeć na zapis ciągły, bo oprócz naszej telewizji też jest zapis ciągły, tam z pewnością lepiej sędzia widział, kto przyjął na drugiej pozycji. Całe szczęście, że też taki wynik ten biegowy nie ma wpływu na wynik spotkania, ponieważ dwóch zawodników z jednej drużyny przekroczyło linię mety na drugim, trzecim miejscu. Siódmy bieg przy wyniku 17-19. Olek Michajłow w kasku niebieskim. Po jego prawej stronie Krzysztof Sadurski w białym, dalej w czerwonym Kenneth Bierno i w żółtym drugi z Łotyszy, których zobaczymy w akcji w tym wyścigu, czyli Andrzej Lebiediew. Już ten ostatni mecz był taką wpadką Andrzeja Lebiediewa, wpadką, które zdarzają się bardzo rzadko w tym sezonie Lebiediewowi. Natomiast no, trzeba zaznaczyć, miał prawo, by coś takiego mu się przytrafiło. 5+1, taki był dorobek Andrzeja Lebiediewa w tym poprzednim meczu przeciwko Landshut Devils. Kenneth Bier w kasku czerwonym. On jak zwykle długo musiał czekać na swój długi start. Wiadomo, jadąc z numerem 9 jedzie się w pierwszym wyścigu, a potem w siódmym. Natomiast mógł z przyjemnością obserwować przebieg tych zawodów, tym bardziej, że w pierwszej serii sięgnął po trójeczkę i to taką trójeczkę, która na pewno dobrze smakowała, bo przecież wyszarpał punkty na trasie kosztem Tobiasza Musielaka. Ja myślę, że to żaden problem dla Kenneta Bier, bo jest w doskonałej dyspozycji nie tylko dzisiaj, ale przecież w poprzednich spotkaniach. A wracając do Andrzeja Lebiediewa, no wczoraj wygrał eliminację do Speedway Grand Prix Seku, gdzie będzie startował w Mistrzostwach Europy, także myślę, że ta dyspozycja jego chyba wraca do normy, aczkolwiek ten pierwszy wyścig z jedynką pokazał, że jeszcze do końca nie jest dobrze. Wyścig siódmy, Michajłow, Sadurski, Bier, Lebiediew. Kto lepiej ze startu? Znakomicie Michajłow, idealny refleks. Nie wiem, czy nie ruszył nawet przed taśmą Łotyszy, to teraz nie ma większego znaczenia. Próbował się tam wepchnąć Andrzej Lebiediew, ale nie pozwolił na to Kenneth Bier, ale twardy był w tym starciu doświadczony Duńczyk. Pierwszy, drugi Olek Michajłow, 5-1 dla gospodarzy. Teraz mocno wykantował, zawrócił świetnie Andrzej Lebiediew, ale to był manewr Andrzeja Lebiediewa, zrobił to doskonale Andrzej Lebiediew. No to była wyższa szkoła jazdy, tak to należy nazwać, Andrzej Lebiediew. No nikt jeszcze w tym meczu czegoś takiego nie zrobił na pierwszym łuku, czegoś takiego, czym popisał się przed momentem Andrzej Lebiediew. Taka mocna zawrotka, która pozwoliła mu na nabranie naprawdę dużej prędkości. No myślę, że gdyby były na stadionie Tomasza Golob, to tylko cmokałby z zachwytu, że Andrzej Lebiediew robi na tym torze coś takiego. Nie ma zatem wyniku 5-1, tylko 4-2 dla Polonii Bydgoszcz, no bo rozdzielił tę parę Andrzej Lebiediew. Ja wiem, że on przyjeżdża tylko na drugiej pozycji, ale to, co zrobił na pierwszym wirażu, zasługuje na wiele powtórek. Przyjechał z dużą stratą do Kenneta Biera, ale ta zawrotka to było coś popisowego. No, można powiedzieć, że pierwsza odsłona mistrzostw Łotwy dla Andrzeja Lebiediewa i to naprawdę fantastyczny wyścig stoczył z Olegiem Michajłowem, który był na drugiej pozycji. No, ale jednak Andrzej Lebiediew, klasa sama w sobie, i nie chciał ustąpić pola młodszemu koledze z reprezentacji. A Kenneth Bier, no też klasa sama w sobie, bo bez żadnych problemów, z ogromną przewagą wygrał ten wyścig mimo przerwy, bo przecież w pierwszym biegu startował po raz ostatni. Zobaczmy sam moment startowy, dobrze z pierwszego pola i przede wszystkim w czerwonym kasku z trzeciego Kenneth Bier. Tu fajnie się zachował Andrzej Lebiediew i wyglądało na to, że no, znajdzie miejsce, ale specyficzne jest to właśnie wyjście z tego pierwszego łuku i już Andrzej tam nie miał miejsca, żeby rozpędzić swój motocykl. Doskonale wykorzystał to Olek Michajłow, ale za chwilę zobaczymy akcję Andrzeja Lebiediewa, który znany jest z tego, że nie odpuszcza i walczy do samego końca. Zobaczmy, no fantastycznie zachowali się tutaj gospodarze. Prowadzili 5-1, objęli to podwójne prowadzenie, ale właśnie Andrzej Lebiediew tutaj zrobił akcję meczu i przedarł i przedzielił zawodników gospodarzy, zdobywając bardzo cenne dwa punkty, 4-2 dla gospodarzy i remis w całym spotkaniu. No, widzimy tutaj właśnie jeszcze raz będzie ta akcja i walka Lebiediewa z Olegiem Michajłowem. Zwycięsko wyszedł z tego właśnie zawodnik Wilków Krosno. O, zobaczmy, tu jest ta akcja, jak go tam pociągnęło. Nie wiem, czy tam właśnie jest to, co Tobiasz Musielak mówił, że jest jakiś taki fragment toru, gdzie jest lepsza przyczepność, być może jakaś taka tarka, zawodnicy tam wjeżdżają i można złapać lepszą przyczepność tylnego koła.
My tu gadu gadu, a zawodnicy już gotowi do wyścigu ósmego. Żagar, Milik, Przyjemski i Szczepaniak. Znowu będzie starcie Przyjemskiego i Szczepaniaka. Raz już lepszy okazał się młodzieżowiec Polonii Bydgoszcz. No i też zastanawiamy się, czy w tej kolejnej serii, trzeciej już serii, faktycznie zgubi punkty Przyjemski, który ma problem z tym, żeby punktować tak dobrze jak w dwóch pierwszych swoich wyścigach. Jeszcze raz Żagar, Milik, Przyjemski i Szczepaniak przy wyniku 21-21. A w piątym wyścigu para krosieńskich wilków wygrała 5-1 z gospodarzami. No, także tutaj może się naprawdę wiele dziać, tym bardziej, że Matej Żagar, Wiktor Przyjemski. No fantastyczni zawodnicy w tym biegu ósmym. No tak, dodajmy, że właśnie chodzi o tę parę, Milik, Szczepaniak. Oni wygrali na rozpoczęcie drugiej serii 5-1. Wtedy rywalami byli Jeleniewski i Miedziński. Myślę, że teraz poprzeczka zawieszona odrobinę wyżej. Żagar, Milik, Przyjemski, Szczepaniak. Dobrze, z drugiego pola Wacław Milik świetnie założył się na Mateja Żagara. Ten będzie w opałach, tym bardziej, że szybki jest w kasku żółtym Mateusz Szczepaniak. No jest coś w tej parze. Ona znowu może wygrać podwójnie. Ona znowu może wygrać 5-1, ale teraz zabrakło zrozumienia. Spojrzał Milik, no i spodziewał się w tym miejscu rywala. Przeszkodził wydatnie Szczepaniakowi. Ciągle są na dwóch pierwszych miejscach zawodnicy wilków cross, ale ta jazda parowa musi się poprawić, bo w przeciwnym razie skorzystają na tym albo Żagar, albo Przyjemski, któryś z nich liczą. Oni jeszcze liczą na jakieś pomyłki ze strony wilków. Teraz szybki jest Matej Żagar. Jest już drugi Słoweniec. Matej Żagar, a przy krawężniku Wacław Milik próbuje jeszcze kontrować, ale to nie jest łatwe do zrobienia. Znowu Żagar waleczny. Znowu Żagar ambitny na trasie. 4-2 w tym momencie dla wilków Krosno, ale jeszcze rywalizuje Wiktor Przyjemski. Jeszcze próbuje, jeszcze podjeżdża Przyjemski, notuje upadek. Mamy nadzieję, że wszystko z nim w porządku. 4-2 w tym wyścigu dla wilków Krosno zwycięża Mateusz Szczepaniak przed Matejem Żagarem, który na trasie uporał się z Wacławem Milikiem. Teraz oczywiście najważniejsze jest to, by stan zdrowia Wiktora Przyjemskiego pozwolił mu na to, by w dalszym ciągu ścigać się w tym meczu, a tutaj zwycięzca Mateusz Szczepaniak, drugi wygrany bieg tego zawodnika. No i to w takim stylu, że naprawdę ręce składają się do klasków. Doskonała jazda Mateusza Szczepaniaka. Przeszkadzał mu Wacław Milik, który był zdecydowanie wolniejszy na trasie, aczkolwiek sam start, no, doskonały w wykonaniu u Czecha, ale mam takie wrażenie, że Mateusz Szczepaniak, nie było dla niego żadnego problemu, nawet przy tym jakimś wyhamowaniu, zajechaniu toru jazdu przed Wacława Milika, bez problemu sobie z tym poradził, a Matej Żagar później poradził sobie z Wacławem Milikiem, który no, na tej trasie nie był zbyt szybki. No, zobaczmy na start w białym kasku Wacław Milik. No, doskonały start. No i zobaczmy teraz na zachowanie też Mateusza Szczepaniaka, który pojechał troszeczkę szerzej. Próbował Wiktor Przyjemski poszerzać ten tor jazdy, ale rozpędza się ten motocykl. Tu już musiał troszeczkę wyhamować. Jeszcze raz start z 13. Tutaj właśnie Matej Żagar. Krośnianie prowadzili 5-1, ale za chwilę dojdzie do małego zamieszania, które już mogło spowodować wyprzedzenie przez Mateja Żagara któregoś z zawodników gości, ale jeszcze tutaj się obroniła. Widzimy tutaj, no niepotrzebnie myślę spoglądał w prawą stronę Wacław Miligo, to jest ten moment, no i przestał kontrolować swój motocykl i właśnie to jest to oglądanie. Często są takie przypadki, ale jak za chwilę zobaczymy, nie było żadnego problemu dla Mateusza Szczepaniaka, żeby wyprzedzić swojego kolegę. Tu jeszcze raz był taki wjazd. Miałem takie wrażenie, że no Wacław Milik no nie kontroluje tego wyścigu i tu jest właśnie w konsekwencji wyprzedzenie Mateja Żagara. No, bardzo, bardzo szybki Mateusz Szczepaniak. W ogóle zawodnicy z Krosna chcieli chyba w dwójkę wjechać w ten najbardziej optymalny tor jazdy. Tu jeszcze taka właśnie ta akcja, gdzie Wiktor Przyjemski zrobił piruet i ruch barkiem, takie wystraszenie młodzieżowca bydgoskiej Polonii przez Wacława Milika. Taki szkolny błąd Wiktora, no brzydki upadek na bark, ale miejmy nadzieję, że wszystko jest okej i na biodro, jeśli chodzi o zdrowie zawodnika gospodarzy. To jest oczywiście duży talent, ale nadal musi się uczyć. I kurwa jechałem, nie? A później jak mnie przykrzyżyłeś, mówię, kurwa, tutaj. Ale tak spojrzałeś, nie widzisz mnie, nie? A no. Wtedy tak, no. Przeciągnąłem. Ale nie, to ja się spojrzałem, to jeszcze kolejny złapałem. No. Ale tak, którzy jest pół metra miałem. Nie są na siebie źli, wszystko sobie wyjaśnili. Oczywiście ta współpraca mogła i powinna wyglądać na to, że
lepiej, ale na pewno nie pogniewali się na siebie Milik i Szczepaniak. Oglądamy punkty zawodników gości. 8 ma Mateusz Szczepaniak i on wyrasta znowu na lidera drużyny Wilków w kolejnym meczu. Tutaj Polonia Bydgoszcz, oczywiście tylko 2 wyścigi ma za sobą Kenneth Bier. Niektórzy zawodnicy jechali już 3 razy, ale ten dorobek Biera perfekcyjny i na niego można liczyć. Myślę też, że na Żagara też można liczyć. 2-3-2 to jest dorobek Słoweńca. Bywało gorzej, jeśli chodzi o domowe mecze Mateja Żagara. No tak, ale tutaj widzimy no, niezłe dziury, jeśli chodzi o drużynę Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Daniel Leniewski bez punktu, Adrian Miedziński z 1 punktem, także tutaj musi być uruchomiona druga linia w zespole Jacka Woźniaka. Jeszcze wracając do Wiktora Przyjemskiego, którego nazwisko widzimy na drugim i trzecim miejscu, jeśli chodzi o najlepsze czasy. To jest zawodnik, który ciągle musi się uczyć. Oczywiście on jest świadomy swojego talentu, ale myślę też, że jest świadomy swoich niedostatków, bo widzieliśmy, jak kiepsko mu poszło w Speedway Grand Prix 2 w tej kategorii młodzieżowej w rundzie, która była rozgrywana w Pradze. Cykl składa się tylko z 3 rund, więc teraz już będzie bardzo trudno o medal. Ciężkie zadanie zatem przed Przyjemskim, który oczywiście ma przed sobą jeszcze rywalizację w Cardiff i Toruń. Na pewno dużo się nauczy w tym roku Wiktor Przyjemski. Drodzy Państwo, 23-25, taki jest wynik tego spotkania. Teraz krótka przerwa reklamowa. Wracamy do Bydgoszczy. Jak na razie gospodarze przegrywają z Wilkami Krosno 23-25. Mamy kilka tajemnic, które chcemy przed Państwem odsłonić. Pierwsza dotyczy biegu numer 5, bo był u nas Andrzej Lebiediew. My przyglądaliśmy się tej mijance, którą zaproponował nam Andrzej. On potwierdził trochę nasze przypuszczenia, że to nie była do końca zaplanowana akcja, że to wydarzyło się po prostu, bo tak wyszło. Zahaczył, tak się wydaje, na powtórkach o przednie koło Michajłowa i dlatego też później ten motocykl mu się wyprostował. No tak, był taki uślizg, noga gdzieś tam z haka na chwilę spadła, ale Andrzej mówi, że to mu pomogło, nie było planowane, więc no czasem błędy zawodnika mogą pomóc w tym, żeby kogoś minąć. Tak, i widzieliśmy jedną z najbardziej efektownych akcji jak na razie tego spotkania, bo tych akcji niestety dużo nie ma, aczkolwiek bieg 8 był takim biegiem, w którym mamy wiele historii do opowiedzenia. Popatrzymy sobie na to, jak wyglądał ten start, no i później 4 okrążenia. No i tak właśnie po kolei ta współpraca pomiędzy Mateuszem Szczepaniakiem a Wacławem Milikiem najlepsza nie była, ale też mówili zawodnicy z Krosna, że generalnie z czeskim żużlowcem łatwo się nie jeździ w parze. Tak, tak, dochodzą tutaj takie słuchy, nie będziemy mówić od kogo, ale no widzimy zawsze ten zawodnik jadący po wewnętrznej. Musi chwilę poczekać na zawodnika jadącego po zewnętrznej, bo widzimy, że no Wacław nie do końca wpuszczał tego Mateusza Szczepaniaka przed siebie. Dopiero na trzecim kółku się to stało, ale to już mam wrażenie, że była taka prędkość Mateusza, że po prostu samoczynnie no, wyprzedził tego ważkę Milika po krawężniku. Wcześniej to nie wyglądało na współpracę. Wiadomo, że nie było jakichś w parkingu później między zawodnikami pretensji, ale no, jeżeli jest trójka, to nie było. Jeżeli to by przeszkodziło Mateuszowi, to mogłoby być trochę inaczej. No i później też Wacław za blisko tego krawężnika się trzymał. Matej był czujny, czekał tylko na błąd, widział, że zawodnicy przed nim nie za bardzo się dogadują i czekał na błąd któregoś z nich, więc na pewno no, jazda Wacława do poprawy, a no, rozmawialiśmy też a propos wtedy Rafała Kaczmarza, tak, to oglądanie nie zawsze pomaga, trzeba słuchać oczywiście takie szybkie zerknięcie, kto jedzie z prawej czy z lewej. Czasami jest skazane, ale no tego oglądania raczej trzeba starać się unikać, bo widzimy, że nawet na takim twardym torze jak dzisiaj może jednak ten motocykl pociągnąć i niebezpieczną sytuację możemy na torze zobaczyć. W tym biegu 8 nie oglądał się, bo nie miał za kim Wiktor Przyjemski. Nie przyjechał na ostatnim miejscu, no bo upadł na ostatnim wirażu, na ostatnim łuku. Rzeczywiście jest jakaś klątwa tego trzeciego biegu, jeśli chodzi o Wiktora. To nie był też udany jego start. Jak tak oglądałeś właśnie tą akcję i tą próbę wejścia, no bo po prostu walczyło jeszcze jeden punkt Wiktor Przyjemski. Popełnił tam po prostu młody błąd. Tam nie było po prostu jak zaatakować. On się wybrał tam, gdzie nie mógł tak naprawdę. Tak, no to już był taki desperacki atak, można powiedzieć, na tym ostatnim łuku. Nawet tutaj stał za nami Andrzej Lebiediew i mówił, że na tym lodowisku to musiało się tak skończyć. Ten krawężnik jest mocno twardy, wyślizgany, a z dużą prędkością wszedł Wiktor pod ważkę Milika i no Wacek Milik też ten krawężnik pilnował, więc musiał Wiktor ten motocykl
motocykl mocno wyłamać, a uślizgnęło się po prostu tylne koło, także no jest na pewno ten trzeci wyścig do poprawki. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika, bo jednak te dwa pierwsze wyścigi, duża przewaga. Czy ten tor się na tyle zmienił, trzeba by zapytać się zawodników. Wiemy, że co niektórzy zawodnicy tutaj po rozmowach wracają do tego, co było w pierwszych wyścigach, więc chyba tych zmian w torze za dużo nie ma. Wyjeżdżają już zawodnicy na tor, za moment bieg dziewiąty. Jeszcze tylko chciałem dodać, bo Patryk wspomniał ja także o tym, że to Andrzej Lebiediew nam tutaj wielu historii takich zakulisowych zdradza i opowiada. Ale nie potwierdzamy, że to on powiedział o tym, że z Milikiem jeździ się ciężko, bo też przyznajmy, że wielu zawodników tutaj przychodzi i z nami dzieli się swoimi uwagami. Oczywiście, kulis takich prywatnych nie będziemy zdradzać, ale takie słuchy są, więc no na pewno kwestia rozmów i Wacek na pewno się poprawi. Na pewno tak będzie, będziemy się temu przyglądać, a teraz już bieg dziewiąty. Michał, Wojtek, gorąco u Was? To mało powiedziane, jest bardzo, ale to bardzo gorąco. Wiemy, że temperatura na zewnątrz to jakieś 35 stopni Celsjusza. Myślę, że u nas spokojnie sięga 40. No, myślę, że w Waszym studio na pewno jest jeszcze cieplej pod tym daszkiem metalowym, ale dajemy wszyscy radę. Najważniejsze, że zawodnicy są przygotowani i w parku maszyn schłodzili się przed kolejnym wyścigiem. Dziewiąty wyścig, Musielak, Bier, Kaczmarz, Michajłow, ci zawodnicy nam się zaprezentują. Musielak jeszcze bez zwycięstwa w tym meczu. Mówiliśmy o tym, że w ubiegłym roku wyjazd do Bydgoszczy to był dla niego najmniej udany wyjazd w całym sezonie. No i dzisiaj też nie wygląda zbyt pewnie. Lider, jeden z liderów Wilków Cross, to zawodnik, który ma czwartą najlepszą średnią w tym sezonie. Właściwie trzecią, bo na równi z Andrzejem Lebiediewem. Kolegą z pary w tym wyścigu dla Musielaka będzie Rafał Kaczmarz, który nieźle wszedł w ten mecz. 3-2, taki jest jego dorobek. Myślę, że przed rozpoczęciem tego meczu w ciemno przyjąłby 5 punktów po dwóch seriach wychowanek Stali Gorzów. No i mamy okazję w biegu dziewiątym na rewanż z biegu pierwszego, bo Kenneth Bier będzie pojedynkował się z Tobiaszem Musielakiem. Zamieniają się panami tylko polami startowymi. Musielak, Bier, Kaczmarz, Michajłow. Przy wyniku 23-25 dla drużyny gości. Znakomicie z pola B. Kenneth Bier nakryły Tobiasza Musielaka. Teraz jeszcze musi zrobić miejsce dla kolegi z pary, bo bardzo szybki jest Olek Michajłow. No świetnie prezentują się te silniki Emila Sajfutinowa, ale też oddajmy zawodnikowi, że wybiera naprawdę mądre ścieżki, że doskonale też te silniki wykorzystuje. Trzeci jest Michajłow, wcisnął się przed niego Tobiasz Musielak, ucieka rywalowi Kenneth Bier. 4-2 w tym momencie dla zawodników Polonii Bydgoszcz, ale Michajłow nie powiedział ostatniego słowa. Teraz chciał się wcisnąć władzę Tobiasza Musielaka, ten jednak broni pozycję numer 2. Ostatni w tym wyścigu jest Rafał Kaczmarz, po tym jak zdobył 5 punktów w dwóch pierwszych seriach. Teraz wiezie ogony w tym wyścigu zawodniku 24, Tobiasz Musielak drugi, ale strata do Kennetha Biera jest coraz większa, imponująca jest forma, jest szybkość, jest ta jazda Kennetha Biera, którą oglądamy w trakcie tego meczu. Sięga po trzecią trójkę w dzisiejszej rywalizacji. Kenneth Bier, jeszcze na koniec walka pomiędzy Musielakiem i Michajłowym, zakończona zwycięsko dla Tobiasza Musielaka, ale postraszył go trochę ten niepokorny Łotysz. A rządzi i dzieli w tej chwili w Bydgoszczy Kenneth Bier, który same trójki na swoim koncie notuje, a Tobiasz Musielak morduje się, znany z tego, że doskonale startuje. Już ten sam start nie był dobry w wykonaniu zawodnika gości, a na koniec jeszcze musiał odpierać ataki Olega Michajłowa, który ambitnie walczył, no, nie tylko o jeden punkt, ale chciał też ugryźć Tobiasza Musielaka, żeby przywieźć pełną pulę dla swojej drużyny. 4-2 dla gospodarzy i mamy remis w całym spotkaniu po dziewiątym wyścigu. A to właśnie Kenneth Bier, który wygrał trzeci swój start. Zobaczmy jeszcze raz. W czerwonym kasku Kenneth Bier, zdecydowanie wygrany start. Tobiasz Musielak mordował się, próbował, ale zobaczmy teraz na akcję tutaj właśnie w niebieskim kasku Olega Michajłowa. I gdyby nie ta determinacja, to doświadczenie, wjechanie na taką długą, prostą Tobiasza Musielaka, no kto wie, czy gospodarze nie przywieźliby komplet punktów. Do samego końca toczyła się walka o te dwa punkty między Musielakiem i Michajłowem. Jeszcze raz wjazd i wyjście z pierwszego łuku. Tutaj Kenneth Bier rządzi, dzieli, rozpędza się po dużym. Olek Michajłow z dziesiątką, mijając Tobiasza Musielaka. I za chwilę właśnie ten wjazd. Kto wie, gdyby może troszeczkę szybciej, gdyby miał miejsce Olek Michajłow zjeżdżając do
krawężnika w tym drugim łuku. Nie wyjechałby pierwszy, ale tu ambitnie walczący Tobiasz Musielak wyprzedził zawodnika gospodarzy, zdobywając 2 punkty. A Rafał Karczmarz po tych 2 dobrych występach w tej chwili notuje 0, ale dzięki temu mamy remis na tablicy wyników. Groźne spojrzenie trenera Polonii Bydgoszcz Jacka Woźniaka. 4-2 w tym wyścigu dla jego podobieżnych. 27-27, 72-71 w dwumeczu na Keneta Biera mogą liczyć gospodarze. 9 punktów już ma w swoim dorobku Kenneth Bier. No i to może być nawet najlepszy mecz tego żużlowca w tym sezonie, a jego punkty są naprawdę istotne, bo widzą Państwo, że Wilki Krosno stawiają się Gryfom. Tak, stawiają się. No i tutaj bydgoszczanie, mimo że remisują, ale muszą uruchomić Jeleniewskiego i Miedzińskiego, bo te punkty będą bardzo, bardzo potrzebne. Wydaje się, że w tym momencie lepiej zbilansowana jest drużyna Irka Kwiecińskiego. Remis na tablicy wyników. Przed nami jeszcze parę wyścigów. Tutaj wszystko naprawdę może się zdarzyć, nie mówiąc już o tym punkcie bonusowym, gdzie przecież tylko różnica 1 punktu w tej chwili, 72 do 71 na korzyść gospodarzy. Wiktor Przyjemski jest rezerwa w zespole gospodarzy. Nie będzie Daniela Jeleniewskiego. Jego kosztem pojedzie w tym biegu Wiktor Przyjemski. Dalej Franciszek Karczewski w kasku białym. W niebieskim Adrian Miedziński i w żółtym Andrzej Lebiediew. Tak prezentuje się obsada wyścigu 10. No, musiał tutaj reagować Jacek Woźniak, bo przecież w tym wyścigu Daniel Jeleniewski, Adrian Miedziński, zawodnicy, którzy zdobyli łącznie 1 punkt, także no, trzeba rzucać tego swojego asa, który też nie popisał się w ostatnim wyścigu, ale kto wie, jak będzie w tym 10. Zobaczymy, jak teraz wystartuje z wewnętrznego pola Wiktor Przyjemski. Dostał szansę mimo upadku w swoim ostatnim biegu. Wiktor Przyjemski w kasku czerwonym. Długo trzymany ten... Tak, mamy problemy z wiatrem. Tak, przewraca się słupek. Tak, mamy problemy z wiaterkiem. Ten stojak przeciwwieczny no, na wiele się tutaj nie zdaje. Bardzo dobra decyzja sędziego, że przerwał ten start i za chwileczkę, miejmy nadzieję, wiatr ustanie i będziemy mogli wystartować wyścig numer 10. Dwaj młodzieżowcy na polach wewnętrznych, Przyjemski i Karczewski, dalej Miedziński i Lebiediew, który też w tym meczu jeszcze nie zdobył żadnej trójki. Wynik jest niezły dla Wilków Krosno, mimo że Lebiediew i Musielak nie wygrywają wyścigów. To jest ciekawa sprawa. Zobaczymy, czy przełamie się tym razem Łotysz. Przyjemski, Karczewski, Miedziński, Lebiediew. Podniosło przednie koło Wiktora Przyjemskiego, no i dlatego też lepszy z pola by Franciszek Karczewski, świetnie również Andrzej Lebiediew, ale najlepiej na wyjściu w drugi wiraż Adrian Miedziński, znakomita prędkość, dobra linia jazdy i Miedziak na dobrej drodze, by wygrać się pierwszy wyścig w tym meczu, ale też kapitalnie prezentuje się Wiktor Przyjemski, już minął na trasie Karczewskiego i zaczyna atakować Andrzeja Lebiediewa, no to byłby nie lada wyczyn tego młodzieża, gdyby zabrał punkty Łotyszowi. Teraz kurczowo przytrzymał się krawężnika Wiktor Przyjemski, ale też widać, że szybki jest Andrzej Lebiediew. Ciężko będzie go dogonić. Ten pierwszy wiraż też nie najlepiej pokonany przez młodzieżowca Polonii Bydgoszcz, ale 4-2 to też jest dobry wynik dla zawodników Jacka Woźniaka. Traci kilka ładnych metrów Andrzej Lebiediew do Adriana Miedzińskiego, ale Łotysz się nie poddaje. Za chwilę ostatni wiraż. Wątpię, żeby tutaj jeszcze cokolwiek mógł zdziałać Andrzej Lebiediew, ale wiemy, jak znakomicie potrafi operować swoim motocyklem, gdy zawodnik wygrywa. Jednak Adrian Miedziński, drugi Lebiediew, trzeci Przyjemski, ostatni Karczewski. Słaby start Przyjemskiego, ale mimo to pozycja numer 3 to też pokazuje, że ten chłopak potrafi się ścigać, że nawet po kiepskim wyjściu z pierwszego wirażu ma plan B na to, by jednak zapunktować. No, efektowny start w wykonaniu Przyjemskiego, ale nieefektywny, ale po trasie później zdołał jeszcze wyrwać 1 punkt. Generalnie Jacek Woźniak ma już 3. Dobrydża, bo Adrian Miedziński w tym wyścigu zupełnie inaczej wyglądał niż w swoich 2 poprzednich. Wygrał ten wyścig zdecydowanie, aczkolwiek Andrzej Lebiediew próbował do samego końca gonić zawodnika gospodarzy. 4-2 i to właśnie za tą sprawą wychodzą na 2-punktowe prowadzenie bydgoszczanie. Zobaczmy ten start właśnie w czerwonym kasku, bardzo efektowny na jednym kole, no ale no niestety. Trzeba jechać do przodu, a nie w górę. Tu fajnie zachował się Andrzej Lebiediew. Wysforowali się na prawie że 5-1 zawodnicy
gości, ale tu Adrian Miedziński za chwilę wyjeżdżając z tego pierwszego łuku, zawodzi w kasku niebieskim, zobaczmy jak doskonale się zachował, też świetna tutaj jazda Andrzeja Lebiediewa, ale znalazł tą najlepszą ścieżkę i już w końcu znalazł prędkość motocyklu Adrian Miedziński i bez problemu przemknął obok swoich rywali, wysforował się na prowadzenie, ale za chwilę tutaj Andrzej Lebiediew będzie chciał dogonić Adriana Miedzińskiego i wyrwać mu cenne punkty. Tu widzieliśmy jeszcze Andrzeja Lebiediewa w żółtym kasku, który no, z problemami nie miał miejsca na torze, a mimo wszystko był bardzo bliski, żeby dogonić Adriana Miedzińskiego, który właśnie jest przed naszymi monitorami. Mówił przed startem tego sezonu Jerzy Kanclerz, że w przypadku tego zawodnika Adriana Miedzińskiego liczy przede wszystkim na dobrą postawę na wyjazdach. U siebie lepsze punkty ma zdobywać Daniel Jeleniewski. Tak widział formację krajową z swojej drużyny. Miedziak na wyjazdach, Jeleniewski u siebie. Tymczasem prawda jest taka, że Miedziński ma właściwie identyczną średnią w meczach domowych i wyjazdowych. Zarówno tu i tu trzyma wysoki i solidny poziom Adrian Miedziński. On się przełamuje w trzeciej serii, sięga po 3 punkty, łącznie ma 4 w swoim dorobku. Oczywiście najlepszy w szeregach Polonii jest Kenneth Bier, punktów 9, 7 ma Żagar, 7 ma również Przyjemski, który jednak jechał aż 4 razy. Po drodze zaliczył też jeden upadek. Słyszę, że mamy wywiad, więc myślę, że warto się przenieść do parku maszyn od razu po tym, jak zobaczymy komplet statystyk, no bo zawodnicy nie lubią czekać długo na swoją kolej. Jeszcze statystyka pól startowych. Tor pierwszy dzisiaj nie najlepszy, chociaż mamy taki mecz, w którym pola nie odgrywają aż tak istotnej roli. Poza tym widzieliśmy wiele takich startów refleksowo udanych, ale dojazdowo już kompletnie chybionych. Statystyka najlepszych czasów. No i co, czy my już jesteśmy gotowi do tego, żeby oddać głos Kindze Sylwestrzak? Oczywiście, że tak. Michale, jak w ogóle możesz wątpić, czy my jesteśmy w parku maszyn gotowi? Olek, zacznę od tego, bo widać, że ty... Udaje się tobie po zewnętrznej zbudować prędkość, ale czy na takim twardym torze w tej fazie zawodów chyba nie jest łatwo wyprzedzić rywala, mimo prędkości? Tak, ciężki ten tor do pasowania i ja mam chłopoty do pasowania swojego sprzętu. Nie ma tej prędkości na tym twardym torze. Zmiany cały czas w trakcie zawodów. Chcę dopasować ten silnik i jechać lepiej. A czy właśnie na te trudności, czy te trudności wynikają właśnie z tego, że ten tor co drugi bieg jest inny, to przez to polewanie co dwa biegi? Tak, to jest polewanie, dwa biegi, znowu polewanie, równienie i woda ta stoi, ciężko jest. Jest takie suche miejsce, jest i gdzie woda stoi, i ciężko jechać. Masz jeden błąd i ty już z tyłu jedziesz. I ciężko jechać. Czyli taka twardość jeszcze bardziej weryfikuje błędy? Nie wiem, jak mi... Może być... Ciężko. A czy tobie się wydaje po tych pierwszych meczach, że to ostatnie jest coś takiego jak większy wiatr w żaglach? Jak ty na to spoglądasz, na te swoje ostatnie starty? Początek sezonu był trudny i dla mnie, i nie było to mojej lepszej formy. Każdy zawód dla mnie lepiej. Dziękuję klubu z Polonii, Tomku Suskiewiczu za silniki od Emila. Te silniki jest lepszy niż moje. Trudno dopasować, a tak, mam prędkość i chcę zrobić dużo punktów dla drużyny. To, żeby to dopasowanie się znalazło i punkty na trasie również, tego ci życzę. A my przenosimy się do naszych komentatorów. Nie, przepraszam, do studia. Dziękujemy bardzo. Ciężko rozmawiało się, myślę, z Olegiem Michajłowem, chociaż na koniec było troszkę nutki optymizmu. Oleg, dziękuję oczywiście za tą pomoc, za tą współpracę, którą teraz ma w swoim boksie, ale widać było, że to jest chyba najsmutniejszy człowiek na razie tutaj w parku maszyn. No tak, sprzęt z tego, co mówi, szybki, ale trójek nie ma, więc... Ciężko się dzisiaj jedzie. Tak ciężko. Mówi Olek, że ten tor się zmienia. Tak patrząc na te czasy, które osiągają zawodnicy, jest cały czas podobnie. To się o pół sekundy mniej więcej waha, więc
być może jest to kwestia też tego, czy zawodnik jedzie po polaniu, bo mamy to polowanie co dwa biegi. I rzeczywiście, jak z tego startu nie wyjdzie, to później trafi na jakąś mokrą plamę i ciężko jest tą prędkość zbudować. Więc no, recepta tylko na to dobry start i później dostać się do tej ścieżki pozewnętrznej i uciekać. Ale no wiadomo, jedzie czterech, każdy chce wygrać start i później ciężko się mija już na trasie. Nie umówiliśmy się na to, że Patryk będzie mówił tak słowo, często słowo ciężko, a też mu się to przydarzyło w tej długiej wypowiedzi. Patrzymy sobie na bieg 10. Też proponujemy ten bieg z tego względu, że jechali tam dwaj młodzi zawodnicy, więc Wiktor Przyjemski i Franciszek Karczewski. Ja cię chciałem, patrząc na te powtórki, zapytać o formację juniorską Wilków Krosno, bo to miała być odmiana w tym sezonie. No i Franek Karczewski, Krzysztof Sadurski dzisiaj nie dają dużo drużynie. Jeśli patrzymy na ogólny obraz, to rzeczywiście Karczewski w wielu, wielu meczach ważne punkty przywoził. Dzisiaj jest inaczej, ale ty tak już patrząc z perspektywy tych kilku spotkań, które są za nami, które teraz dzisiaj oglądamy, widzisz jakąś zmianę większą? Tak, na pewno zmiana jest na plus, bo no, Krosno miało ten problem z juniorami, że gdzieś tych punktów brakowało. W tym sezonie widzimy, że ta formacja juniorska wygląda zupełnie inaczej. No dzisiaj może tego nie widzimy po tych punktach, ale no, jeżeli seniorzy też się gubią, ciężko im znaleźć te ustawienia, to juniorzy mają jeszcze ciężej. No, słyszeliśmy, że Franek gdzieś tam defekty, więc zmiana tych motocykli, znowu trzeba szukać ustawień i no to jest ciężkie dla juniorów w dzisiejszym spotkaniu, ale można powiedzieć, że w ogólnym rozrachunku Krosno z juniorami wychodzi na plus. Tak, chociaż na plusie jeszcze dzisiaj Wilki nie są. Także myślę, delikatna przewaga tutaj drużyny Stali Gorzów. Aczkolwiek no, ten sezon jest tak nieprzewidywalny, że nie można być niczego pewnym, jednak no, zawsze ten swój tor, akurat w przypadku Gorzowa i posiadania Bartka z Marzyka, no gdzieś ta, myślę, minimalna przewaga jest. Ja wiem, że teraz łatwo jest odpowiedzieć na pytanie, które za moment zadam, bo wiemy, co się wydarzyło we Wrocławiu w czwartek, ale no tak, kiedy widziałeś w kalendarzu to, że turniej towarzyski Taja Wofindena, fajna sprawa generalnie spotkać się w szerszym gronie, pościgać się na to, że jest organizowany właśnie w takim momencie sezonu, no to jeszcze przed tymi wydarzeniami fatalnymi z Wrocławia, myślałeś sobie, że po co teraz? Można to zrobić innym razem? Co myślałeś w ogóle na ten temat? Analizowałeś to? No nikt nie zakładał, że się takie nieszczęście przytrafi. A mówię oczywiście o Glebie Czugunowie. Tak, no termin, trzeba przyznać, był dosyć dziwny, tak? Bo mamy środek sezonu, zawodnicy jeżdżą w klubach, zbliżamy się do tej końcowej fazy i powoli będziemy szykować się zawodnicy do playoffów. Turniej towarzyski, no jest, był to turniej towarzyski, ale oczywiście no, w głowach zawodników nie ma czegoś takiego, wyjeżdżając na tor, każdy chce wygrywać, a żużel jest takim sportem, że ciężko gdzieś jechać na pół gwizdka, no bo jadąc na drugiej, trzeciej czy pierwszej pozycji, no nie będę jechał na pół gazu, bo ktoś z tyłu może we mnie wjechać, albo ta jazda nie będzie wyglądać płynnie, więc no jazda w turnieju towarzyskim to nie jest tak, że to będzie bezpiecznie. Zawsze może się coś wydarzyć, żużel to są motocykle, więc też coś może się zepsuć, tak jak w tym przypadku Gleba strzelił łańcuszek i zawodnik się przewrócił, więc nigdy nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. No na pewno jest to nauczka na przyszłość, żeby takie turnieje w takiej stawce, bo przecież mieliśmy tam doborowych, czołowych zawodników Ekstraligi, organizować chyba jednak w innym terminie, bo no nigdy nie mamy pewności, że ta 16, która przystępuje, wyjedzie z tego stadionu cało. Tak, są pewne zawody w kalendarzu, które po prostu można odpuścić, które można przełożyć. Wiemy, jak czasem zawodnicy podchodzą do zawodów bardziej oficjalnych, które nie są dla nich tak istotne. Na przykład indywidualne mistrzostwa Ekstraligi, no nie cieszą się zawsze też wielkim zainteresowaniem zawodników. Przyjeżdżają raczej testować. No a tutaj mamy taki turniej, który nie był do końca potrzebny, no i stało się coś. Jeszcze stało. Szybko tylko dodam, tak, że rozmawiałem właśnie z wieloma zawodnikami i oni takie turnieje woleliby właśnie na początku sezonu. Kiedy żeby z tymi jazdy, najlepszymi, tak, się sprawdzić, ten sprzęt można posprawdzać. Każdy gdzieś tam jedzie na te swoje możliwości, jakie aktualnie posiada i z miłą chęcią oni wzięliby udział w większej liczbie turniejów właśnie na początku sezonu. A teraz, szanowni państwo, przenosimy się ponownie do Michała Mitruta i Wojciecha Dankiewicza. Zostawiamy na moment Gleba Czugunowa, zostawiamy na moment Ekstraligę i patrzymy na to, jak Polonia Bydgoszcz oraz Wilki Krosno walczą o to, aby znaleźć się w elicie. Bieg 11 już za moment. Przy wyniku 31-29, patrząc na dorobek Wilków Krosno, można się zdziwić, bo kiepsko dysponowany Andrzej Lebiediew, jak na możliwości tego rzeżowca, kiepsko dysponowany Tobiasz Musielak, jak na
jego potencjał, jak na jego formę generalnie w tym sezonie. Kiepska też postawa juniorów, którzy w tym sezonie są dużym wsparciem, a mimo to wynik niezły, tylko 2 punkty straty do gospodarzy. Jak do tego doszło? No właśnie, jeszcze słowo dla Olga Michajłowa, który tak troszeczkę krytycznie do siebie podchodzi, ale to są zawody drużynowe i Oleg Michajłow w swoich 3 wyścigach, czyli w 4., 7. i 9. przyjechał na 4-2, czyli zbudował dla swojej drużyny, można powiedzieć, 6-punktową przewagę. Także Olek, więcej wiary w siebie, jest wszystko dobrze, bo zobaczmy właśnie ten wynik. Tylko 2 punkty przewagi drużyny gospodarzy. Ale z drugiej strony, jak sobie to przeanalizuje i sprawdzi, kogo pokonał, no to nie ma tam seniorów z górnej półki. Pokonał 2 młodzieżowców i Rafała Karczmarza w dzisiejszym meczu Olek Michajłow, więc myślę, że jest tutaj jeszcze pole do poprawy. Wyścig 11, Szczepaniak, Miedziński, Musielak, Bier. Bardzo dobrze z pierwszego pola Szczepaniak, rozrzucona mocno stawka, ląduje przy bandzie, na bandzie właściwie Kenneth Bier i liczymy na to, że wszystko w porządku z zawodnikiem, który dzisiaj nie zgubił żadnego punktu. No i właśnie widzimy Kennetha Bier, bardzo brzydki upadek. Na pierwszym łuku widzimy, że służby już medyczne są przy zawodniku. Najważniejsze, żeby nic nie stało się liderowi. Abramczyk Polonii Bydgoszcz, no zabrakło miejsca na tym pierwszym łuku. Łuki w Bydgoszczy nie są zbyt szerokie, także banda zbliża się bardzo, bardzo szybko. Już działo się na samym starcie bardzo, bardzo wiele. Stąd też w konsekwencji brak miejsca dla zawodnika w kasku czerwonym Kennetha Biera, ale widzimy, że już wstał i za chwilę z pewnością będzie gotowy do powtórki w tym wyścigu. Ale zobaczmy sam start. Miałem wrażenie, że Miedziński ruszał się z tego drugiego pola. No, ale popatrzmy, tu doskonale w białym kasku, ale też świetny przegląd sytuacji, jeśli chodzi o Tobiasza Musielaka. Widział, że tego startu nie wygrał, od razu wjechał w krawężnik i tutaj Krośnianie wyjeżdżali na 5-1. No ale upadek zaliczył właśnie w czerwonym kasku Kenneth Bier z 4. pola. Tu zobaczymy doskonale, jak do tego doszło. No nie było miejsca, tutaj jeszcze trącił w tylne koło swojego kolegi Adriana Miedzińskiego, stąd też zanotował upadek. To właśnie Kenneth Bier, idealnie puszczone sprzęgło. I no wjechał mu tutaj w tor jazdy Adrian Miedziński. Nie było miejsca już dla lidera bydgoskiej Polonii i przerwany wyścig z powodu upadku zawodnika. Powtórka w 4. Z tą decyzją sędziego Arkadiusza Kalwacińskiego na pewno nie będziemy polemizować. No tak, na pewno sędzia spogląda teraz, czy nie było ruchów na starcie. Moim zdaniem zawodnik w kasku niebieskim ruszył się. Jeszcze raz widzimy Kennetha Bier, który po upadku odpoczywa, ale najważniejsze, że uśmiech na jego twarzy jest. Obok też komisarz toru Tomasz Walczak i służby medyczne. Przypomnijmy, że 5 minut ma lekarz na podjęcie decyzji o zdolności bądź nie zawodnika po upadku. Jeszcze raz sędzia spogląda. Też takie miałem wrażenie, chociaż nie, z czerwonym kasku, czy nie ruszył się czasem Kennetha Bier. Z tego ujęcia kamery będzie lepiej widać. Moim zdaniem jednak Adrian Miedziński utrudnił start. W spacerowym tempie wraca do parku maszyn Kenneth Bier. Jest tam już jego motocykl. Pytanie, w jakim stanie, czy ewentualnie, jeżeli nie będzie mógł skorzystać z tego pierwszego motocykla, czy ten drugi też będzie w tak doskonałej formie. Ostrzeżenie dla Adriana Miedzińskiego za utrudnianie procedury startowej. Zyskał też trochę czasu dla swoich mechaników. Kenneth Bier, leżąc tak długo, wiemy, że doświadczeni zawodnicy wiedzą, jak to należy robić, by ludzie z teamu mogli szybko wszystko naprawić. Kenneth Bier to jest jednak szwany gracz, bo widać, że nic poważnego mu się nie stało, ale oczywiście ma pełne prawo, by troszeczkę poleżeć, by jednak te kilka minut wykorzystać. A nawet dobrze, jeżeli zawodnik po upadku od razu nie wstaje, tylko leży, łapie oddech. Na ogół takie właśnie wypadki, gdzie zawodnicy bardzo szybko wstawali, no kończyły się nieciekawie, gdzieś tam ta adrenalina cały czas jest, upadki nie są przyjemne, ale tu doświadczony bardzo, bardzo zawodnik. Pytanie, co się stało z motocyklem, czy mechanicy zdążą go doprowadzić do stanu używalności. Kwestia sprzęgła, bo widzieliśmy, że też nieźle zawłodzone, bo mieliśmy wyścig po kosmetyce toru, troszeczkę wody zostało wlane. No, ja myślę, że po tym meczu obniży się poziom wody w Brdzie, rzece bydgoskiej, bo tej wody ten tor potrzebuje naprawdę dużo. Sporo pracy ma dzisiaj osoba odpowiadająca za polewanie tego toru. Kenneth Bier za chwilę będzie gotowy do powtórki wyścigu 11. 9 punktów już na jego koncie, więc wyrobił minimum, bo tak się składa, że w tym sezonie w meczach domowych Kenneth Bier zdobywa
punkty w przedziale 9-12. No to 9 oczek już ugrał na torze w dzisiejszym spotkaniu Kenneth Bier, jeden z kilku doświadczonych seniorów Polonii Bydgoszcz, bo trzeba przyznać, że ten skład był budowany właśnie w ten sposób. Tutaj dominują panowie, którzy są już blisko 40. Jeleniewski, Bier, Midziński, Żagar, oni mają więcej za sobą niż przed sobą, ale to nie znaczy, że drużyna zbudowana w taki sposób nie może walczyć o awans do PGE Ekstraligi. I to właśnie pokazuje, że w takim wieku też można uprawiać tak piękną dyscyplinę sportu, jaką jest żużel. Kenneth Bier, zawodnik, który w zeszłym sezonie reprezentował barwy GKM-u Grudziądz. Można powiedzieć, że uratował ten zespół przed degradacją. Pamiętamy, że w tych kluczowych meczach pokazywał się z dobrej strony, ale jednak postanowił zejść do Ewiner pierwszej ligi. Po raz pierwszy od 2017 roku ściga się na tym poziomie Kenneth Bier. Jest jednym z liderów, jest posiadaczem piątej najlepszej średniej w tej lidze, więc można powiedzieć, że jak na Ewiner pierwszą ligę, to jest zawodnik z najwyższej możliwej półki. Tak, i to pokazuje właśnie siłę Ewiner pierwszej ligi, gdzie startują naprawdę fantastyczni zawodnicy, którzy jeszcze niedawno startowali w PGE Ekstralidze, bo mówimy o Kennecie Bier, ale przecież i Adrian Miedziński, i Matej Żagar, także zawodnicy, którzy no jeszcze w zeszłym sezonie walczyli o ekstraligowe punkty, a tutaj w pierwszej lidze w tej chwili też grają pierwszoplanowe role. Czas 2 minuty już włączony, więc musi wsiąść na swój motocykl Kenneth Bier. Za chwilę zobaczymy pod taśmą Mateusza Szczepaniaka, który wystartuje z pola pierwszego. Dobry jest to mecz jak na razie dla Szczepaniaka. Mówiłem, że wynik jest dla Wilków Krosno niezły, tylko 2 punkty straty do gospodarzy są w grze. Mimo, że Musielak i Lebiediew nie są w najwyższej dyspozycji. To, że Krosno ma 29 punktów, wynika właśnie z tego, że świetnie dysponowany jest dzisiaj Mateusz Szczepaniak. 2-3-3. Tak prezentuje się dorobek żużlowca, który nie narzeka na brak jazdy w tym sezonie, bo trzeba zaznaczyć, jazda w lidze szwedzkiej, Piraterna Motala, jazda w lidze duńskiej, Holstedt Tigers. Zadbał o to, by się nie nudzić w tym roku Mateusz Szczepaniak. No i ten 11 wyścig naprawdę jest obsadzony bardzo, bardzo mocno, zarówno z jednej i z drugiej strony, bo przecież Szczepaniak z Musielakiem, który na pewno nie powiedział ostatniego słowa, a ten przerwany wyścig spowodował, że na pewno jeszcze popracował nad swoim sprzętem. I Adrian Miedziński, który obudził się w ostatnim wyścigu, no i Kenneth Bier, klasa sama w sobie dzisiaj. 31-29, Szczepaniak z pierwszego pola, drugi tor dla Adriana Miedzińskiego. On ma ostrzeżenie z pola C, Tobiasz Szymusielaki z pola D, Kenneth Bier. Po upadku, ale jak widzieliśmy, czuje się dobrze, Duńczyk jest gotowy do tego, by powalczyć o kolejne indywidualne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. I tak spoglądam, czy wyjechał na nowym motocyklu, czy nie. Akurat tutaj z naszego stanowiska nie widać, bo banda zasłania. Troszeczkę zbyt mocno świeci mi się to przednie koło, ale trudno się dziwić, skoro Duńczyk wszystkie swoje wyścigi wygrał. 2 punkty przewagi żeżlowców Polonii Bydgoszcz. Jak będzie po tym wyścigu? Szczepaniak, Miedziński, Musielak, Bier. Drugie podejście do biegu 11. Znakomicie z pierwszego pola Mateusz Szczepaniak, ale teraz zagrodził drogę koledze z pary. Był nim Tobiasz Musielak. Szczepaniak wdziera się, przedziera się na miejsce drugie, ale już zdążył mu uciec Kenneth Bier. Dobrze rozegrany pierwszy wiraż przez Duńczyka, który ruszał z zewnętrznego pola i w pełni to pole wykorzystał. Jest też walka, tak się wydaje, o miejsce trzecie pomiędzy Miedzińskim i próbującym znaleźć dobrą ścieżkę Tobiaszem Musielakiem. Nie jest to jak na razie dobry występ Tobiasza Musielaka. On robi co może, by to zmienić, by nieco lepiej zapunktować. Na razie jedzie ostatni Tobiasz Musielak. Mocno się gimnastykuje na swoim motocyklu, ale nie jest w stanie dogonić Adriana Miedzińskiego. Bezpieczna przewaga Kenneta Biera nad Mateuszem Szczepaniakiem. Ciekaw jestem powtórki tego pierwszego wirażu. Mówiliśmy już w trakcie tego meczu, że jazda parowa w ekipie Wilków Krosno w niektórych biegach wyglądała kiepsko. No i teraz też myślę, że będzie miał na sumieniu swojego kolegę z pary, Mateusz Szczepaniak. Za chwilę będziemy to analizować. Na razie wpisujemy wynik tego wyścigu. 4-2 dla Polonii Bydgoszcz. Zwycięża Bier. Dalej był na drugim miejscu Mateusz Szczepaniak, trzeci Miedziński i ostatni Tobiasz Musielak. No, to był bardzo ważny wyścig dla jednej drugiej drużyny. Zwycięsko z tego wyszli bydgoszczanie, którzy pokonali zawodników z Krosna 4-2. Obejmują w tej chwili prowadzenie 4-punktowe.
No, sama klasa w sobie, Kenneth Bier, mimo tego upadku wygrywa ten wyścig zdecydowanie, a że Adrian Miedziński uporał się z Tobiaszem Musielakiem, który dobrze wystartował, ale właśnie to, co zwracałeś uwagę, ten pierwszy łuk. Mateusz Szczepania chyba zrobił wszystko, co mógł, bo no, wygląda na to, że Kenneth Bier jest poza zasięgiem w tej chwili wszystkich rywali. A też musimy przeanalizować to, co zrobił Mateusz Szczepaniak na pierwszym wirażu. Zostawił krawężnik rywalowi, czyli Miedzińskiemu, a przeszkodził przede wszystkim Tobiaszowi Musielakowi. To nie wystawia najlepszego świadectwa Szczepaniakowi. No, myślę, że to nie była żadna złośliwość. Po prostu z tego pierwszego pola wyniosła Mateusza Szczepaniaka, bo dobry start zawodników z Krosna. No ale wykorzystał to doskonale w tej chwili Adrian Miedziński w kasku niebieskim, tą lukę, którą zostawił Mateusz Szczepaniak. No Tobiasza Musielaka już nie było miejsca. Tutaj jeszcze miał zakusy, żeby wjechać pod Adriana Miedzińskiego, ale już nie było prędkości w motocyklu Tobiasza. Musiał przyjechać, uznać wyższość rywali i przyjechać na czwartej pozycji, a Mateusz Szczepaniak, no myślę, że cały czas bardzo dobra forma i tu może liczyć Ireneusz Kwieciński na tego zawodnika, ale coraz gorzej prezentują się inni zawodnicy, a to już są 4 punkty przewagi w dwumeczu 80-75. Pozostały nam jeszcze 4 wyścigi do końca i tutaj jeszcze wszystko jest możliwe. Trzecie zwycięstwo 4-2 biegowe zawodników gospodarzy. Oddajemy na moment głos Kindze Sylwestrzak. Panowie, wspomnieliście o tym, że Kenneth Bier jest dzisiaj pod jakąkolwiek konkurencją. Tą ostatnią trójkę zdobył na swoim drugim motocyklu, gdyż tego pierwszego po upadku nie udało się doprowadzić do takiego stanu, aby Kenneth był z niej zadowolony. Tyle ode mnie. Dziękujemy. 35-31. Taki jest wynik tego spotkania po trzecim z rzędu wyścigu wygranym 4-2 przez gospodarzy. Złapali swój rytm, spasowali się z tym torem i no i teraz już trudniej o znalezienie słabych punktów w ekipie Polonii. Teraz będziemy mieli zmianę po tej kosmetyce, po tym jak tor zostanie polany w wyścigu 12. Zobaczymy nie Daniela Jeleniewskiego, ale po raz kolejny Wiktora Przyjemskiego, który pojedzie w miejsce starszego kolegi. No, kolejna roszada taktyczna. Czyli dwaj młodzieżowcy w zespole gospodarzy. Przepraszam, tak, że cię przerywam. Konieczny i Przyjemski. Dokładnie, w teamie gospodarzy. Bardzo ważny wyścig, bo w ogóle no, myślę, że będzie ciekawy, bo Sadurski no, jeszcze coś tam musi pokazać. Oczywiście zawodnik poobijany, musimy go troszeczkę usprawiedliwić, ale trójka juniorów i do tego Rafał Karczmasz, który w ostatnim swoim występie zanotował 0. Także bardzo, bardzo ważny wyścig dla jednej, drugiej drużyny. 4 punkty przewagi. No, Krośnianie muszą tutaj powalczyć w tym wyścigu, żeby myśleć o tym, żeby jeszcze zgarnąć pełną pulę w Bydgoszczy. Mamy kolejną kosmetykę toru w związku z tymi przerwami, upadkami. Za chwilę wrócimy do naszego wyścigu. No, biorąc pod uwagę to, że Sadurski ma lat 19, biorąc pod uwagę to, że Przyjemski ma lat 17, Konieczny 21, Rafał Karczmasz lat 23, to średnia wieku w tym wyścigu, to będzie wręcz typowa średnia w biegach młodzieżowych. Sami młodzi zawodnicy zaprezentują się w tym wyścigu. Oczywiście Karczmasz jako jedyny nie jest już młodzieżowcem, ale jest nadal zawodnikiem z kategorii U24, nadal jest żużlowcem młodym. No i bardzo dobrze, że szansę otrzymują zawodnicy młodzieżowi, tu akurat Wiktor Przyjemski, bo planowo, programowo w tym wyścigu startuje Przemysław Konieczny i Krzysztof Sadurski, do tego dochodzi Wiktor Przyjemski. No i niewiele starszy, tak jak mówiłeś, Rafał Karczmasz. Bardzo ważny wyścig moim zdaniem, tak samo jak ten, który był przed chwilą 11. No też ciekawe, jak wypadnie Krzysztof Sadurski. Widzieliśmy, że wysłuchiwał uwag, instrukcji z ust Ireneusza Kwiecińskiego, szkoleniowca Wilków. Na razie Sadurski bez punktów w tym meczu. 0 w wyścigu młodzieżowym, 0 także w wyścigu siódmym, wtedy pokonany przez Michajłowa. Na pewno byłby bardzo rozczarowany Sadurski, gdyby zakończył ten mecz bez żadnego punktu, patrząc też na rywali w tym 12 wyścigu, bo to jednak rywale z tej samej kategorii wiekowej, rywale, którzy jakby nie patrzeć są w zasięgu, choć oczywiście wiemy, jakim jest dominatorem Wiktor Przyjemski na tym torze. Bardzo porównywalna siła wszystkich zawodników, jeśli chodzi o zdobycie punktowe. No może troszeczkę tutaj na czoło wysuwa nam się Wiktor Przyjemski, szczególnie po tych dwóch swoich pierwszych wyścigach, gdzie nie uznał wyższość rywali.
jedno jest pewne, z czasem 104 sekundy 15 setnych nie wygra tego wyścigu Krzysztof Saturski, a taki czas pozwolił mu na zwycięstwo w Tarnowie w brązowym kasku, kiedy jechał osamotniony, kiedy tak naprawdę pilnował tylko tego, żeby wzorem kolegów, którzy też chcieli wziąć udział w tamtym wyścigu, nie zaliczyć upadku. Jeszcze raz, obsada 12 biegu, konieczny karczmarz Przyjemski, Sadurski. 7 punktów Przyjemskiego jak dotąd w tym meczu, więc jest to udany występ młodzieżowca, ale za chwilę jego dorobek może być jeszcze bardziej okazały. Andrzej Lebiediew na naszych ekranach, który uważnie będzie obserwować popisy swoich młodszych kolegów. Tak, bo Andrzej w 13 wyścigu wystartuje z pierwszego pola, a tutaj Wiktor Przyjemski otrzymuje kolejną szansę. To będzie już jego 5 start. No i widzimy, jakie te punkty są bardzo ważne, bo gospodarze prowadzą tylko 4 punktami. Mogą się przybliżyć do zwycięstwa, chcą pokonać kolejnego pretendenta do awansu. Przed tygodniem poradzili sobie ze Stermy Twalubazem Zielona Góra, teraz chcą pokonać Celfast Wilki Krosno. Konieczny karczmarz Przyjemski, Saturski, znakomicie z trzeciego. Wiktor Przyjemski jest już przy krawężniku, dla niego wyjście z pierwszego wirażu. Nogowy tor Rafała Karczmarza, będzie trzeci teraz Przemysław Konieczny. Wygrał tę wewnątrz młodzieżową rywalizację z Krzysztofem Sadurskim i ma wielką ochotę na to, by jeszcze postraszyć Rafała Karczmarza. Ostatni Sadurski, on na pewno tego tak nie zostawi. Jeszcze będzie chciał powalczyć z Koniecznym. Jeśli tutaj nic się nie zmieni, to Sadurski zakończy ten mecz bez żadnego punktu. Na pewno podrażniony, na pewno zmotywowany, na pewno też zobligowany do tego, by jeszcze próbować, by jeszcze żarpać. Krzysztof Sadurski będzie uciekać do wyjścia z tego pierwszego wirażu Przemysław Konieczny, ale ucieka w tym biegu przede wszystkim Wiktor Przyjemski. Coraz większa przewaga nad drugim w tym biegu Rafałem Karczmarzem. Trudny jest do złapania Wiktor Przyjemski. Mądrze pokonuje kolejne łuki. Nie sądzę, by teraz zaliczył jakikolwiek upadek, by pozwolił sobie na jakąkolwiek pomyłkę. Pewna jazda i zwycięstwo Wiktora Przyjemskiego, który pokonuje Rafała Karczmarza. No i też, co istotne, Konieczny pokonuje Saturskiego. Znowu 4-2. Znowu taki wynik. Trzeci wyścig z rzędu wygrany w takich rozmiarach przez Rzeszowców Polonii Bydgoszcz. I doskonała zmiana w wykonaniu Jacka Woźniaka. Wiktor Przyjemski wygrywa ten wyścig. To jest trzecia trójka na koncie tego zawodnika w dniu dzisiejszym. A za sprawą Przemysława Koniecznego, który poradził sobie z Krzysztofem Sadurskim. 4-2 wygrana gospodarzy i w tej chwili 6-punktowe prowadzenie w tym spotkaniu. Otwiera się droga regulaminowa do używania rezerw taktycznych przez Ireneusza Kwiecińskiego. Zobaczymy, jakie będą działania, aczkolwiek w następnym wyścigu Andrzej Lebiedew i Wacław Milik. Ale zobaczmy, jak do tego doszło. Tutaj doskonale w czerwonym kasku Wiktor Przyjemski. Tak troszeczkę dziwnie w żółtym kasku Rafał Karczmarz i widzieliśmy przed chwilą, jak poradził sobie Konieczny z Sadurskim. Bardzo ważne punkty juniora Przemysława Koniecznego. Ograł swojego przeciwnika z formacji juniorskiej. Także bardzo dobra postawa, bo oprócz Wiktora Przemysław Konieczny z 2 punktami w tej chwili na koncie, ale bardzo, bardzo ważne punkty, ponieważ pokonał przeciwnika, a to spowodowało, że 4. kolejny wyścig bydgoszczanie wygrywają w stosunku 4-2 i obejmują 6-punktowe prowadzenie. Tu widzimy, jak jeszcze Sadurski próbował gonić Koniecznego, ale na wiele to się nie zdało. Wiktor Przyjemski, który z pewnością zadowolony jest z tego wyścigu po tych 2 ostatnich, gdzie zanotował upadek i jedynkę w czasie 65-38 wygrał wyścig 12. Krzysztof Sadurski zatem z gorszym występem niż w sezonie 2019, kiedy w barwach kolejarza Rawicz zdobył 2 punkty w 2 wyścigach. Dzisiaj nie otworzył konta punktowego Sadurski i raczej już tego nie zrobi. Raczej szansy w biegu nominowanym nie otrzyma. Wyścig 13 przed nami. No i tutaj naprawdę istotna walka o punkty. Andrzej Lebiediew w żółtym, w niebieskim Olek Michajłow, w białym Wacław Milik, w czerwonym Matej Żagar. Łotwa, Czechy, Słowenia, przedstawiciele tych krajów pojadą w wyścigu ostatnim przed wyścigami nominowanymi. No i drugi wyścig, w którym będą pojedynkować się w indywidualnych mistrzostwach Łotwy zawodnicy z tego kraju, czyli Lebiediew i Michajłow. No wyścig bardzo, bardzo ważny w kontekście tych następnych biegów nominowanych, bo gospodarze mają, nie powiem, że tylko 4-punktową, ale już 6-punktową przewagę. I
jest koncentracja. Widać, że wszyscy w parku maszyn wyczekują tego 13 wyścigu. W razie podwójnego zwycięstwa Polonii Bydgoszcz, ten zespół będzie mieć już 44 punkty w swoim dorobku i będzie właściwie witać się z wygraną w tym meczu. Zatem jest to naprawdę istotny bieg. Za chwilę mogą być już o krok od wygranej. Albo po prostu mogą sobie to zwycięstwo zapewnić gospodarze. Lebiediew, Michajłow, Milik, Żagar. Poszli dobrze z pierwszego Andrzej. Lebiediew na pewno lepiej niż Olek Michajłow, który próbuje zawracać się przy krawężniku. Tymczasem przy bandzie robi swoje Matej Żagar. Nie będzie wygranej Andrzeja Lebiediewa w tym wyścigu, jeśli tak szybki będzie doświadczony Słoweniec. Idealnie jak od cyrkla z zewnętrznego pola Matej Żagar nienagannie to wszystko zrobił. Słoweniec i zmierza po trójeczkę. Były uczestnik Grand Prix. Rozjechała nam się troszeczkę stawka. Klarowne są pozycje w tym wyścigu. Pierwszy Żagar, drugi Lebiediew, trzeci Milik i ostatni jest w tym wyścigu Olek Michajłow, który walczył, który starał się na pierwszym wirażu, ale nie miał zbyt dużo do powiedzenia, choćby w walce z Andrzejem Lebiediewem, bo oczywiście Matej Żagar był na zupełnie innej ścieżce. Zmierza po trójeczkę Matej Żagar. To może być druga trójka tego zawodnika w dzisiejszym meczu. 2-3-2, tak prezentują się punkty tego zawodnika w dzisiejszej rywalizacji. Robi swoje i jest pewniakiem do jazdy w biegu nominowanym Matej Żagar. Tym razem nie będzie wyniku 4-2, tym razem 3-3. Zatem w tym meczu 42-36. Jeszcze mogą ten mecz wygrać zawodnicy Wilków Krosno, ale to jest już zadanie niemalże z tych niemożliwych. A jeden z liderów bydgoskiej Polonii, bo niewątpliwie Matej Żagar takim jest, obok Keneta Bier z ogromną przewagą przyjechał na metę przed swoimi rywalami. 3-3 w tym wyścigu za sprawą 3 punktów Żagara. Olek Michajłow dobrze z tego startu, dobrze z wyjazd z pierwszego łuku, ale później brakuje prędkości w motocyklu. Zawodnicy rozciągnęli się w stawce, za chwilę to zobaczymy, ale popatrzmy jak do tego doszło. Z problemami w biankasku Wacław Milik ze startu. Dobrze Andrzej Lebiediew, ale tutaj właśnie już bardzo, bardzo szeroko rozpędzał swój motocykl Matej Żagar i bez żadnych problemów przemknął obok rywali. Przyjechał na metę, nawet wjeżdżając na tą metę zamknął manetkę gazu, bo miał tak dużą przewagę. Jeszcze raz sam start i widzimy jak zawodnik w gazu czerwonym no mija zawodników ekspresowo wszystkich, cała trójka zostaje z tyłu. Michajłow w miarę dobrze, ale tu już zabrakło tej prędkości. Sam może start w miarę, ale nic na wiele to się nie zdało. Andrzej Lebiediew tylko z dwójką, można powiedzieć, a Wacław Milik po tym słabszym starcie przywiózł jedynkę i bardzo jestem ciekaw, co zrobi Ireneusz Kwieciński, bo nadal ta przewaga jest taka, która umożliwia stosowanie rezerw taktycznych. Matej Żagar pokazuje, że już się na dobre zaprzyjaźnił z bydgoskim torem. Pokazuje, że średnia domowa w jego przypadku wcale nie musi być słabsza od średniej wyjazdowej. Problemy ma dzisiaj Andrzej Lebiediew. Patrzymy na punkty gości. Andrzej Lebiediew 7 oczek. Występ dużo gorszy niż przed rokiem, kiedy w zaledwie 4 startach zaliczył 10 punktów z bonusem. Wtedy był największym bohaterem Wilków Krosno. To on poprowadził ten zespół do dość niespodziewanej wygranej na tym torze, bo wtedy pamiętamy, że była na musiku Polonia Bydgoszcz. Wtedy zespół gospodarzy musiał wygrać, by jeszcze liczyć się w walce o play-off, ale pokrzyżowali plany zawodnicy z Krosna. Punkty gospodarzy 12 Biera, 10 Żagara, 10 Przyjemskiego, więc zrobił świetną robotę w dzisiejszym meczu Wiktor Przyjemski. 3 trójki. Udało się wygrać nie tylko w 2 pierwszych seriach. No i bardzo dobra postawa Wiktora Przyjemskiego. Te punkty świadczą o tym, że zawodnik no, czuje się dobrze. Poza tymi dwoma występami troszeczkę gorszymi, ale to Ireneusz Kwieciński ma w tej chwili problem. O ile w początkowej wersji tego spotkania no jeszcze w miarę trzymali kontakt, bo przecież dochodziło nawet i do remisów w całym spotkaniu, chociażby po biegu 7, ale później już od biegu 9 to brylują tutaj gospodarze, którzy powiększają tą przewagę do 6 punktów. W tej ostatniej serii mieliśmy najlepszy czas, 64-64, to był czas Keneta Biera w wyścigu 11. Wtedy oczywiście z bezpieczną przewagą wygrał Duńczyk, którego na pewno zobaczymy w 15 wyścigu w dzisiejszym meczu. No tu widzimy właśnie rozkład biegów poszczególnych i właśnie w tej ostatniej fazie bydgoszczanie zbudowali sobie tą przewagę.
0 Olega Michajłowa w 13 biegu, więc tak jak mówiłem, to jest pole do poprawy. Pokonywał na początku młodzieżowców, później zawodnika U24 Wilków Krosno, a więc Rafała Karczmarza w 13 wyścigu, gdy rywale byli trudniejsi. Już się nie udało. Przenosimy się do studia. Jesteśmy w studiu i śledzimy wraz z Państwem te zawody, chociaż zdradzimy, że śledzimy nieco inaczej niż zwykle. Temperatura w Bydgoszczy dobija powoli do 40 stopni. Niektóre podzespoły naszego wozu transmisyjnego przestały działać, dlatego niezawodna aplikacja Canal Plus Online nam umożliwia oglądanie biegów, ponieważ nasz monitor niestety odmówił posłuszeństwa. Wiesz co, Patryk, o jednej rzeczy, zanim przeniesiemy się do Gorzowa, bo tam mamy bardzo fajnego gościa, z którym rozmawiał Mateusz Kędzierski. Przed biegami nominowanymi, tak sobie patrzę na wyniki drużyny z Krosna. Myślisz, że trener Kwieciński ma zagwozdkę, czy dać szansę Rafałowi Karczmarzowi dzisiaj? Bo punktowo wygląda dobrze, no Tobiasz Musielak jeździ dzisiaj słabiej, więc czemu nie? Myślisz, że może być taka analiza? Myślę, że tak. No, Rafał jednak ma tą chyba prędkość większą w tych motocyklach. Tobiasz troszkę zagubiony dzisiaj. Był tutaj u nas kilka razy, rozmawialiśmy. Zrobił zmiany w swoich motocyklach, ale cały czas brakuje tego dojazdu po starcie. Tutaj zawodnicy, no mamy to szczęście, że studio jest w parkingu i często przychodzą do nas, głównie krośnianie. Ale mamy tego pecha, że nie możemy oglądać zawodów z toru. Tak, więc tylko z ich relacji wiemy, że są głównie problemy na tym dojeździe do pierwszego łuku. Po starcie puszczają sprzęgło i nie ma tego ciągu ten motocykl. Ten tor też się nie skrobie, więc ciężko się jest, nie robi się taka tarka na tym torze nagumowana i ciężko jest ten motocykl o cokolwiek zaprzeć, żeby gdzieś nabrać tej prędkości i po tym przegranym starcie i dojeździe no już ciężko jest im cokolwiek zrobić. A co do Rafała Karczmarza, no punktowo wygląda dobrze, więc myślę, że warto tutaj zaryzykować. No Rafał 2 w ostatnim wyścigu, Tobiasz 0. Dokładnie. Więc no wygląda na to, że jest na ten moment przynajmniej pewniejszym zawodnikiem. A więc także Bartosz Zmarzlik musi się dziś zmagać z temperaturą. W miarę jak będzie ten dzień trwał, to ta temperatura będzie się jednak obniżać. Pewnie już pod koniec meczu w Gorzowie tak gorąco nie będzie. My jesteśmy teraz w apogeum tych warunków pogodowych. Widzieli Państwo, może jeszcze na moment też zaprezentujemy te plansze, aby jeszcze raz podsumować to, w jakim składzie pojadą obie drużyny, bo właśnie nie dojrzałem tego. Widziałem, że za Tobiasza Musielaka była rezerwa Andrzej Lebiediew, tak? Prawdopodobnie okay. Andrzej pojedzie dwa razy, tak. Teraz możemy sobie jeszcze raz na to spojrzeć, okej, okay, czyli jest... Tak, za Rafała Karczmarza Mateusz Szczepaniak, więc może to być podwójna rezerwa taktyczna. Dokładnie, tak dokładnie, korzysta z tego Ireneusz Kwieciński. No właśnie, czyli te rozważania dotyczące ewentualnego startu Karczmarza czy Musielaka zostały tak przecięte dosyć mocno właśnie tą możliwością, z której korzysta trener drużyny gości. Wydaje się, że to jest decyzja słuszna, no bo zwłaszcza Mateusz Szczepaniak dzisiaj jest gościem, który najbardziej ciągnie drużynę gości do dobrego wyniku. Tak, ten jego motocykl wygląda najlepiej spośród drużyny Wilków Krosno. Mateusz ma ten dojazd właśnie do pierwszego wirażu, o który walczą pozostali zawodnicy z Krosna. No i szybki motocykl, więc zmiana jak najbardziej uzasadniona i no jeszcze można ten wynik uratować, tak? 2x5-1 i mogą goście wrócić do tego meczu z wygraną tak naprawdę. I z bonusem. Więc, tak jest. Także no jeszcze możemy odsłonić się, jeżeli nie widzieliśmy wcześniej tych biegów, to tutaj krośnianie dosyć poważne plany mieli na poszczególne wyścigi. Przychodzą tutaj przed 13 wyścigiem. Był konkretny plan na Mateja Żegara, który oczywiście się nie powiódł, ale no, to było rozrysowane już w każdym calu od startu do wyjścia z pierwszego łuku. Nawet Wacław powiedział, tak, będzie 5-1, wpisujcie. Tak, kazał mi wpisywać, tylko mówił, że nie wiadomo jeszcze, kto przywiezie 2 z bonusem, żeby z tym się wstrzymać. No to do końca nie wyszło, ale pewność siebie jest, tylko motocykl nie zawsze pozwala na to, żeby te wyścigi wygrywać, ale no nastawienie goście mają dobre, więc możemy liczyć na to, że jednak w tym 14-15 wyścigu będą chcieli odrobić to, co stracili.
Tak, będziemy pewnie jeszcze mieli okazję, żeby połączyć się z Państwem i porozmawiać pomiędzy 14 a 15 biegiem, no bo będziemy mieli zawodników, którzy jadą zarówno w jednej, jak i drugiej odsłonie, więc może jeszcze wątek Kenneta Biera poruszymy sobie później, bo warto o tym zawodniku powiedzieć parę zdań, ale w kontekście biegu 14 to wydaje się, że jednak ta para krośnieńska jest parą, która zdecydowanie może się przeciwstawić gospodarzom i tak jak wspominałeś, cały czas ta kwestia rozstrzygnięcia finalnego jest niepewna, chociaż wiemy i właśnie mamy w pamięci to, że choćby Kenneth jedzie w biegu 15. No właśnie, i też trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak to jest bieg po biegu. Mamy bardzo dużą temperaturę, jest bardzo ciepło i ten motocykl może zachowywać się zupełnie inaczej u obydwu zawodników z Krosna, więc no ten 14 wyścig są może większymi faworytami, ale w tym 15 wyścigu też trzeba wziąć pod uwagę, że ten sprzęt jednak może nie pracować już tak samo jak w tym poprzednim wyścigu. Tego czasu na schłodzenie tego sprzętu będzie na pewno mało i to może być taka no, dodatkowa trudność. A więc już za moment rozstrzygnięcia, na razie akt pierwszy, a więc bieg numer 14. Panowie Michał i Wojciech, mam nadzieję, że napili się trochę wody i głosy są gotowe do tego, aby zrelacjonować nam to, co się wydarzy za moment na torze w Bydgoszczy. Wszystko się zgadza, było polewanie toru, było też polewanie gardeł. Jesteśmy napojeni, jesteśmy gotowi na to, by zobaczyć wyścig 14, być może rozstrzygający. Wyścig dla losów tego meczu 42-36. Parą Szczepaniak-Lebiediew, trener Ireneusz Chwieciński próbuje uratować ten mecz. W 14 z Polaby Szczepaniak, z zewnętrznego Lebiediew, w 15 się zamienią. Wtedy to Lebiediew ruszy z wewnętrznego, a Szczepaniak będzie bliżej płotu. Para gospodarzy Miedziński i Michajłow. Jako, że już 5 razy jechał Wiktor Przyjemski, to nie można skorzystać z usług młodzieżowca. Jako, że nie był budowany w trakcie tego meczu Daniel Jeleniewski, to wybranie tego zawodnika do jazdy w biegu nominowanym też byłoby posunięciem niezrozumiałym. Dlatego szansę otrzymuje zawodnik U24 Olek Michajłow, który, przypomnę, w tym wyścigu pokonał tylko Sadurskiego, Karczewskiego i Karczmarza. Ale cały czas przypominam, że to są zawody drużynowe i w każdym z tych wyścigów przywiózł 4-2. Pomijając fakt, kogo pokonał, ale zbudował przewagę dla swojej drużyny. Wynik 4-2 na pewno będzie oznaczał zwycięstwo gospodarzy w dzisiejszym spotkaniu. Nawet 3-3 ten wynik pozwoli na to, by Polonia już świętowała wiktorię nad Wilkami Krosno, ale ta para jest naprawdę mocna. Ta para jest zdolna do wszystkiego. Szczepaniak i Lebiediew spróbują wywalczyć podwójne zwycięstwo z Miedzińskim i Michajłowym. Zaczynamy pierwszy z wyścigów nominowanych. Świetnie z pierwszego pola Adrian Miedziński. Ajajajajajajaj! O, no dobrze, że w całym tym zamieszaniu nikt nie przejechał jeszcze Adriana Miedzińskiego, który bezwładnie sunął się po torze. Natomiast tak czy inaczej to, co zobaczyliśmy, wyglądało koszmarnie. Fatalny wypadek, naprawdę szczęście w nieszczęściu, że też motocykl nie zabrał innych zawodników, ale tutaj teraz martwimy się o zdrowie Adriana Miedzińskiego. Widzimy, że motocykl wpadł aż na bandę. Karetka proszona jest na tor. No, fatalnie wyglądający wypadek w tym ostatnim wyścigu w wykonaniu Adriana Miedzińskiego, który dobrze wystartował ze startu. Najważniejsze teraz, żeby zawodnik gospodarzy był zdrowy, żeby nic tam się nie stało. Już wynik sportowy przechodzi w tej chwili na dalszy plan, bo naprawdę brzydko to wyglądało. Jeszcze raz w kasku czerwonym Adrian Miedziński. Niezły był ten start z pierwszego pola. Tutaj zahaczył już przednim kołem o murawę, no i później ta wywrotka. Zobaczmy jeszcze raz z tego ujęcia kamery. Dobry ten start w wykonaniu Adriana. I jak do tego doszło? No, czy tam nie jest troszeczkę, no chyba jest, troszeczkę bardziej odmoczona ta nawierzchnia, bardziej przyczepna. I stąd być może spowodowany właśnie ten upadek. Zobaczmy, wjeżdżał w takie bardziej przyczepne miejsce. Nie spodziewał się takiej sytuacji. No i zanotował upadek. Szczęście w nieszczęściu, że też ten motocykl nie dogonił innych zawodników, że zdążyli umknąć. Zobaczmy jeszcze raz. No, taka sytuacja no niekontrolowana. Zawodnik po prostu, motocykl wyjeżdża
mu spod siedzenia i nie mógł tu już nic absolutnie zrobić Adrian. Na pewno już myślał o tym, żeby bardzo dobrze wykonał start i poprawnie wjeżdża w ten łuk. No i za chwilę złapie przyczepność. Już no, nie było możliwości ratowania się. Jeszcze ręka spadła z kierownicy. Być może gdyby nie to, to może jeszcze utrzymałby motocykl. Widzimy też w żółtym kasku, jak spoglądał Szczepaniak na to, co się dzieje. Jest karetka na torze. Teraz wszyscy liczymy na to, że to nie będzie poważna kontuzja Adriana Miedzińskiego. On jest wykluczony z powtórki tego wyścigu, ale to nas interesuje mniej. Najbardziej interesuje nas to, w jakim jest stanie krajowy senior Polonii Bydgoszcz. No, bardzo nieciekawe obrazki. Trzymamy kciuki, żeby ze zdrowiem Adriana było wszystko w porządku, ale wypadek wyglądał naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie, taki niekontrolowany. Czy będziemy czekali za informacjami z sztabu medycznego? Możemy teraz na moment oddać głos kolegom czekającym w studio. Tak, czekamy i przyglądamy się temu, co wydarzyło się na torze. Straszna sytuacja, straszny upadek Adriana Miedzińskiego. Pewnie za moment zobaczymy jeszcze raz powtórki, które już widzieliśmy tego wydarzenia. Ty masz jakąś myśl, co mogło się tam stać? Bo bardzo głęboko wjechał na krawężnik Adrian Miedziński. No i właśnie już przy samej kredzie w zasadzie to tylne koło złapało przyczepność. No właśnie, Adrian z tego pierwszego pola wszedł chyba tam... Tak, tym tylnym kołem, gdzie jeszcze nikt nie jechał, zaraz sobie zobaczymy jeszcze raz, bardzo głęboko najeżdża tym przednim kołem na krawężnik, a tylne koło wchodzi w ten taki ciemny pas i no łapie Adrian tam bardzo dużą przyczepność i zaraz sobie zobaczymy to jeszcze raz. W tym momencie wjeżdża w ten ciemny pas, podnosi jego motocykl, wiadomo, że wtedy ciężko już się ewakuować, więc ta manetka gazu jest wciśnięta cały czas na full, że tak powiem. No i w momencie, kiedy Adrian opada, to ta kierownica jest skręcona i tu bardzo mocne uderzenie głową. No po tych obrazkach widzimy, że prawdopodobnie Adrian już był nieprzytomny po tym uderzeniu, bo dosyć bezwładnie jego głowa leciała tutaj na torze. No często się tak zdarza, że zawodników, można to tak powiedzieć, odcina po takim mocnym uderzeniu głową. Sam też kiedyś miałem nieraz taką sytuację. Ale no, czy to jakiś błąd Adriana? Myślę, że po prostu nie spodziewał się tego, że aż tak dużą przyczepność złapie przy tym krawężniku. Ten motocykl dosyć głęboko puścił na trawę i gdyby to opanował, to na pewno by to wyszło na jego korzyść, bo dosyć dużej prędkości tam dostał, ale oczywiście nie mógł być na to przygotowany, że aż tak ten jego motocykl pójdzie do góry i stąd no, taki nieprzyjemny bardzo upadek. Tak, i w tej sytuacji bardzo trudne było też to z punktu widzenia Adriana, że w zasadzie nie miał jak się zasekurować, bo długo trzymał kierownicę. Na pewno taka myśl była, żeby jednak nakryć ciałem motocykl, jednak spróbować opanować, żeby ten motocykl nie wyskoczył do góry, więc cały czas starał się to kontrolować, no ale później niestety przeleciał przez kierownicę i w zasadzie bez żadnej amortyzacji z taką prędkością na wejściu w pierwszy łuk upadł po prostu na tor. Czekamy oczywiście na to, jakie informacje do nas dotrą. Na pewno też Kinga będzie próbowała takie informacje dla nas zebrać. Fatalna niestety historia. Ty trochę o tym mówiłeś, Patryk, to może tak właśnie popatrzmy na to z punktu widzenia zawodnika, że miałeś takie sytuacje. To znaczy, domyślam się, że nie identyczne, ale właśnie jak rozumiem, że działa instynkt na pewno w tego typu momentach, ale co zawodnik robi, jak jego ciało wtedy reaguje na to, kiedy motocykl podnosi się do góry? To instynkt podpowiada od razu, żeby zamknąć gaz, żeby ten motocykl się zdławił i opadł, ale no niestety działa to tak, jeżeli zawodnik jest, można powiedzieć, wysadzany z tego motocykla, ten motocykl łapie tak dużą przyczepność, to automatycznie te ręce się prostują. A jak prostują się ręce, no to już ciężko jest tym prawym nadgarstkiem zamknąć ten gaz, bo zawodnik musiałby puścić kierownicę, a no to jest taka nienaturalna sytuacja, żeby jednak na dosyć już dużej prędkości na wejściu w łuk puszczać ręce. Jeszcze Adrian miał nadzieję, że to opanuje, ale no to już jest ciężko się odnaleźć już w takiej sytuacji, kiedy ten motocykl jest w górze, tak naprawdę delikatnie traci się tą orientację. Tutaj Adrianowi też ta kierownica się skręciła, więc to spowodowało to, że został no tak wysadzony z tego motocykla i uderzył mocno głową.
Więc no, nie ma na to metody. Oczywiście wjeżdżając w taki pas przyczepny, jak wjechał Adrian, można jedynie przygotować się na to, że może się taka sytuacja wydarzyć, ale tak naprawdę nie wiadomo, jak ten motocykl się zachowa, więc to przygotowanie to może być nie do końca, a teraz posłuchamy, co Kinga. Tak, co ma Kinga do powiedzenia. Kinga, słuchamy. Tu Krzysia Kantlerza, który wracał od Adriana Miedzińskiego. Na pytanie, jakie jest, odpowiedział, że w porządku. Dopytałam, czy Adrian jest przytomny, to uzyskałam potwierdzenie, że tak. Adrian odzyskał przytomność. Tak, właśnie karetka wyjeżdża z bydgoskiego stadionu z Adrianem Miedzińskim. W środku też widzieliśmy ten kask, który wyglądał na bardzo pokiereszowany po tym upadku, więc najważniejsza informacja, że Adrian po prostu jest przytomny. My domyślamy się, oczywiście nie wiemy tego, jak było w momencie uderzenia o tor, ale widać było z ruchu ciała, jakby tego, jak ciało zareagowało na to przykre wydarzenie, że rzeczywiście pewnie na moment Adrian przytomność stracił. No to stracił. Ostatnie słowa Kingi, odzyskał tak. Przytomność. To... Tak, tak, tak. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ja też jeżdżąc na żużlu kilka razy doświadczyłem tego, że w momencie uderzenia o tor traciłem po prostu przytomność i tak naprawdę odzyskiwałem ją dopiero jak było po wszystkim, na delikatnej nieświadomości oczywiście. No jest to na pewno jakaś reakcja organizmu. Oczywiście tutaj no, widzieliśmy bardzo mocne uderzenie tą głową o tor i to na pewno spowodowało to, że Adrian stracił tą przytomność, ale gdzieś tam ten organizm tak potrafi zareagować, że no, czasem myślę, że to też pomaga, bo to ciało robi się wiotkie, tak? Zawodnik gdzieś tam się nie spina i nie dochodzi do jakichś większych urazów, ale no, możemy sobie tylko wyobrazić. Mówi się, że na wyjściu w pierwszy łuk jeszcze nie ma takiej prędkości, ale no jak widać, można nawet na wyjściu w pierwszy łuk zrobić sobie ogromną krzywdę samemu. Także no, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, ciężko, można się przygotować na takie sytuacje, na to, że ten motocykl może pociągnąć, ale nigdy nie do końca nie przewidzimy reakcji tego, co zrobi nasz motocykl, czy on sklei mocniej, bardziej, czy pojedzie prosto. Jakieś ruchy można wykonać, ale to jest zawsze no, taka zagadka i pewne ryzyko z tym związane. Tak, i no, też podkreślmy, mieliśmy do czynienia z bardzo doświadczonym zawodnikiem, który w wielu różnych sytuacjach na torze się już znalazł, więc no niestety, takie coś dzisiaj spotkało Adriana Miedzińskiego i bez tego zawodnika do powtórki biegu 14 wyjeżdżają zawodnicy Polonii Bydgoszcz. My koncentrujemy się i zbieramy cały czas dla Państwa informacje na stanie zdrowia Adriana, ale jeśli chodzi o sport, no to Michał i Wojtek, bieg 14 przy wyniku 42-36. Przed momentem dość gromki doping dla Olega Michajłowa. Głośny Olek, Olek, motywowany, zachęcany łotewski żużlowiec, który pojedzie jako jedyny reprezentant Polonii w tym wyścigu. Po prawej stronie będzie mieć rodaka Andrzeja Lebiediewa, a po lewej Mateusza Szczepaniaka. Rosną zatem szanse tej rezerwy taktycznej, podwójnej rezerwy taktycznej na dobry wynik wobec nieobecności, wobec tego upadku Adriana Miedzińskiego. Będziemy nasłuchiwać oczywiście wieści po tym meczu, jaki jest stan jego zdrowia. Na chwilę musimy o tym zapomnieć, na chwilę musimy wrócić do meczu i skupić się na biegu 14. No, osamotniony zawodnik gospodarzy Michajłow na pewno będzie miał utrudnione zadanie, bo przecież zawodnicy gości Szczepaniak, Lebiediew, którzy startują w ramach rezerwy taktycznej, na pewno teraz też no, poczuli, że można wygrać ten wyścig 5-1 i doskoczyć troszeczkę do gospodarzy, bo przecież wynik jest no, też na styku, wszystko tu jeszcze jest możliwe. W krośnieńskiej kanapce jest Olek Michajłow między Szczepaniakiem i Lebiediewem. Taśma w górę, został na starcie zdecydowanie Olek Michajłow. Z przodu dwaj zawodnicy Wilków Krosno, chociaż Michajłow przy krawężniku wydawało się, że jeszcze zagrozi Andrzejowi Lebiediewowi. Ten jest jednak już w swojej lidze, blisko płotu jedzie Andrzej Lebiediew. Krótka kontrola wzrokiem, już wie, że jest na drugim miejscu Mateusz Szczepaniak. W wyścigach z udziałem tego zawodnika Szczepaniaka często współpraca parowa wyglądała tak sobie. Teraz myślę, że nie będzie już miejsca na pomyłki, ale liczy się jeszcze Olek Michajłow. Widzieliśmy, że próbował podjechać pod Mateusza Szczepaniaka. To nie jest tak, że już teraz można skreślać łotysza.
on ma wielką ochotę na to, by przynajmniej wyszarpać pozycję numer 2, na której jedzie teraz Mateusz Szczepaniak. Zaczynamy ostatnie okrążenie, ciągle pierwsze jest Andrzej Lebiediew, ciągle na podwójnym prowadzeniu zawodnicy Wilków Krosno, ale już nawet na tym wyjściu z pierwszego wirażu Michajłow był blisko Szczepaniaka. Ostatni łuk trzyma się kurczowo krawężnika. Michajłow, Olek Michajłow i jednak lepszy, szybszy, jadący szerszą linią Mateusz Szczepaniak. 5-1 dla Wilków Krosno, 43-41. Absolutnie każdy scenariusz jeszcze w tym meczu jest możliwy. No i za sprawą nieszczęśliwego wypadku wykluczenia Adriana Miedzińskiego w biegu 14. Krośnianie wygrywają wyścig 5-1. Doprowadzają do dwupunktowej tylko różnicy w tym spotkaniu. Także wszystko nam rozstrzygnie się w biegu 15. No nie dali praktycznie szans Michajłowowi, Szczepaniak i Lebiedew. Aczkolwiek no, na tych ostatnich metrach gdzieś tam Michajłow ambitnie walczył, próbował jeszcze gonić Szczepaniaka. Aczkolwiek tu już widzimy sam start. Bardzo słaby w wykonaniu zawodnika gospodarzy. Krośnieńskie Wilki sforowały się od razu na podwójne prowadzenie. Widzimy, jaką tutaj przyczepność złapał Andrzej Lebiedew, którego za chwilę zobaczymy też w biegu 15, bo przypomnijmy, że Szczepaniak i Lebiedew startowali w biegu 14 w ramach rezerwy taktycznej. No, zrobili to, co musieli zrobić, jeśli chodzi o sport. Po tych seriach, gdzie nie potrafili wygrać wyścigu, w tej chwili zwycięstwo 5-1 powoduje, że tylko 2 punkty różnicy. Cały czas też walka o punkt bonusowy. Tu widzimy Ireneusza Kwiecińskiego. No, dla niego na pewno przed startem do tego wyścigu nie było innego scenariusza, jak tylko zwycięstwo 5-1. Chwila przerwy dla Andrzeja Lebiediewa i Mateusza Szczepaniaka, ponieważ za chwilę zobaczymy tą dwójkę jeszcze raz w biegu 15 i to będzie decydujące starcie. Dopiero w biegu nominowanym wygrał wyścig Andrzej Lebiediew. Pierwsza trójeczka w tym meczu Łotysza. Teraz chwila relaksu i za chwilę będzie trzeba wyjeżdżać do wyścigu 15. Tym razem pojedzie z pola wewnętrznego, z pola A Andrzej Lebiediew. Najlepsza wyjazdowa średnia w tym sezonie. Ten mecz, można powiedzieć, przeciętny jak na jego możliwości, ale budzi się w decydującym momencie Andrzej Lebiediew. Teraz oddajemy głos kolegom, którzy czekają w studio. Tak, jedna informacja na temat Adriana Miedzińskiego. Mówiłem, że karetka opuszcza stadion, teren stadionu, ale nie, cały czas Adrian jest w ambulansie tutaj niedaleko parku maszyn. O, właśnie zresztą widzą Państwo w tym momencie, jak ten obrazek wygląda i czekamy na kolejne wieści. Docierają skrawki wiadomości optymistycznych, jeśli chodzi o stan zdrowia Adriana Miedzińskiego i tego się trzymajmy i skupimy się na sporcie. Spróbujemy porozmawiać o tym, co się wydarzyło i co się może wydarzyć, bo sytuacja jest bardzo trudna, jeśli chodzi o drużynę z Krosna jednak, no bo dwaj zawodnicy, którzy przed momentem na tym torze się pojawili, znowu wyjeżdżają. I wracamy do tego tematu pogody, aury, tego, co się tutaj dzieje, bo zarówno sprzęt, jak i widzieliśmy nawet Andrzeja Lebiediewa siedzącego w swoim boksie. To jest ekstremalny wysiłek dzisiaj tutaj, aby przygotować się do swojego startu, a tym bardziej, kiedy masz bieg po biegu, jeszcze masz bieg 14 oraz 15. Tak, no tutaj możemy zaobserwować motocykle, akurat stoją za nami Andrzeja i Michała, Mateusza Szczepaniaka. No jest tam dosyć sporo dmucha, więc ten sprzęt, jeszcze ten wyścig był powtórzony, więc dodatkowo to wszystko się nagrzało. Na pewno będzie ciężko, nie tylko samym zawodnikom, bo oczywiście jest gorąco, ale no to zawodnicy poradzą sobie gorzej ze sprzętem. Teraz Kinga jakiś ma komunikat. Tak. Kinga i Adrian Miedziński. Słuchamy komunikatu Adrianie. Rozmawiałam z ratownikami medycznymi na temat stanu zdrowia Adriana. Na pytanie, jak się Adrian czuje, odpowiedzieli, że jest dobrze, ta nuta optymizmu, o której panowie wspomnieliście, ale Adrian oczywiście udał się na szczegółowe badania, bo w sytuacji utraty przytomności jest to konieczność, żeby wszystko posprawdzać i wiedzieć, że wszystko jest w porządku. Dziękujemy, Kinga, i słyszeliśmy, że karetka na sygnale wyjeżdżała, opuszczała stadion w Bydgoszczy, więc na pewno po tym spotkaniu jakieś będziemy zbierać informacje, będą Państwo także na pewno na ten temat informowani przez nas czy przez inne redakcje na temat stanu zdrowia Adriana Miedzińskiego, bo to jest w tym momencie dla nas najważniejsze. Ostatni bieg przed nami już niebawem. Pan Arkadiusz Kalwasiński także czeka na zawodników, aby pojawili się niedługo
na torze, no i czekamy na to, co nam zrobią panowie Lebiediew, Szczepaniak. O nich mówiliśmy, z drugiej strony Matej Żagar, który będzie pod płotem startowu, no i Kennedy Bier, niesamowity facet, jest w pierwszej lidze w tym sezonie, widać, że mają lidera po prostu gryfy z Bydgoszczy. Tak, no cztery trójki na jego koncie i też trzeba powiedzieć, że po tym upadku zmienił motocykl i ten motocykl chyba wyglądał jeszcze lepiej, bo nawet stali tutaj Krośnianie i sami się dziwili. Drugi motocykl i nadal Kenneth jest szybki, więc ciężkie zadanie przed Krośnianami, ale no 15 wyścig decyduje, o to chyba nam w tym spotkaniu chodziło. Zdecydowanie tak i teraz już Michał Mitrut, Wojciech Dankiewicz. My już pewnie z Państwem się nie usłyszymy, już 16:20, więc niedługo także początek meczu w Gorzowie, a teraz bieg numer 15. Powodzenia panowie, zarówno komentatorzy, jak i przede wszystkim zawodnicy. Dziękujemy. Andrzej Lebiediew, Kenneth Bier, Mateusz Szczepaniak i Matej Żagar. W takim gronie zadecydujemy o tym, jakim rezultatem zakończy się ten mecz. Jak na standardy bydgoskie, musimy to powiedzieć wprost, nie było tutaj wielkiego ścigania. Natomiast jedna rzecz powoduje, że ten mecz będzie oceniany pozytywnie. To, że wszystko waży się w ostatnim wyścigu. Tak, bardzo dużo dramaturgii ten ostatni wyścig rozstrzygnie nam losy tego spotkania. Patrząc na zdobycze indywidualne, punktowe, no to może nie zdecydowanym, ale faworytem tego wyścigu są zawodnicy gospodarzy. Kenneth Bier, który jeszcze nie uznał pogromu. No i Matej Żagar, który doskonale spisuje się. Ale Żużel swoimi prawami się rządzi. Tutaj wszystko jest możliwe. Podbudowani tym ostatnim zwycięzcem 5-1 Szczepaniak z Lebiediewem na pewno łatwo wilczej skóry nie sprzedadzą gryfom bydgoskim. I też zwróćmy uwagę na to, że Matej Żagar zajmuje czwarte pole. Już widzieliśmy takie akcje w tym meczu, kiedy doskonale, perfekcyjnie rozgrywał pierwszy wiraż Matej Żagar, jadąc właśnie z pola D. Tutaj wyluzowany Tobiasz Musielak, który na pewno trzyma kciuki za kolegów z drużyny, za Andrzeja Lebiediewa i Mateusza Szczepaniaka. To duet gości, duet gospodarzy, to Bier i Żagar. 15 wyścig. Jesteśmy gotowi. Za chwilę poznamy zwycięzcę tego meczu. 43-41. Taki jest wynik przy starty biegu 15. Andrzej Lebiediew czy Kenneth Bier, kto będzie lepszy na polach wewnętrznych? Lebiediew bez pardonu, ale tam zabrakło miejsca dla kolegi Andrzeja Lebiediewa, czyli Mateusza Szczepaniaka, który niestety upada. Od razu wstaje, więc tutaj sytuacja nie jest aż tak trudna, tak skomplikowana jak w przypadku Adriana Miedzińskiego, ale wszystko zaczęło się od tego, że Andrzej Lebiediew nie odpuszczał i chciał wręcz eliminować, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, Kennetha Biera, będąc świadomym tego, jak groźny jest to przeciwnik. No i za chwilę zobaczymy powtórki, jak do tego doszło. Nie chciałbym być w butach tej chwili pana sędziego, ale popatrzmy. W żółtym kasku Andrzej Lebiediew, no poprawnie wjechał w ten łuk, troszeczkę poszerzył tor jazdy i co teraz się tutaj wydarzyło? W zasadzie, no może byśmy zobaczyli inne ujęcie kamery, ale całe szczęście też, że nic się prawdopodobnie nie stało Szczepaniakowi, ale jeszcze raz popatrzmy. Andrzej Lebiediew w czerwonym kasku, Kenneth Bier, Szczepaniak, no tu błąd jego, bo tu moim zdaniem nie było nic wielkiego. W pierwszej odsłonie, jak to na żywo oglądaliśmy, no to można było widzieć z tej perspektywy gdzieś tam jakiś ewentualnie styk, kontakt, aczkolwiek, no nie, moim zdaniem tutaj typowy błąd Szczepaniaka, nic więcej, także no poczekajmy za decyzją sędziego, to są nasze jakieś subiektywne opinie, ale moja osobiście. Ale dla mnie chyba w trójkę będzie ten wyścig i mamy już po obiedzie. No właśnie, no bo to jest bardzo ważna decyzja arbitra. Jeśli wykluczy Mateusza Szczepaniaka, to Polonia Bydgoszcz będzie mogła, no właściwie świętować zwycięstwo w tym meczu. To nie jest brązowy kask, żeby tylko jeden zawodnik dojeżdżał do mety. Tutaj takie historie raczej są wykluczone, więc za chwilę poznamy decyzję Arkadiusza Kalwasińskiego. Teraz sprawdzamy, czy z Mateuszem Szczepaniakiem wszystko w porządku, no bo mówiliśmy o tym, że wstał, ale później przysiadł. To też był nieprzyjemny upadek, musimy to zaznaczyć. Patrząc na powtórkę, widzieliśmy, jak nieprzyjemnie zapoznał się z nawierzchnią tego toru Mateusz Szczepaniak. No ale widzimy, jaka jest właśnie waga tego wyścigu. No, ten wyścig decyduje o tym, kto tutaj wywiezie pełną pulę punktów, bo trzeba przyznać, że no, tu walczą zawodnicy i drużyny. Każda z drużyn walczy o 3 punkty. Jeszcze raz popatrzmy, jak do tego doszło. No, troszeczkę musiał poszerzyć tutaj tor jazdy
Szczepaniak, ale myślę, że zmieściłby się. Oczywiście bardzo szybko tu banda się zbliża, ten łuk jest specyficzny, ale tak doświadczony zawodnik, myślę, że powinien wyjść z tej opresji. Niejednokrotnie przecież też widzieliśmy zawodników, którzy tutaj w Bydgoszczy podróżują pod samą bandą. Tu oczywiście troszeczkę wciągnęło zawodnika. Tam na pewno jest troszeczkę więcej materiału nasypanego. My już się swoimi opiniami podzieliliśmy. Teraz zrobią to Piotr Bugajny i Patryk Malitowski. Tak, a przede wszystkim słyszą Państwo reakcję trybun. To reakcja na decyzję sędziego, a decyzja jest taka, że Mateusz Szczepaniak z powtórki tego biegu jest wykluczony. Słuchaliśmy zdania Wojtka Dankiewicza na ten temat. Patryk, ty się przychylasz do decyzji sędziego oraz do zdania naszego eksperta? Tak, zgadzam się z Wojtkiem, jak i z panem sędzią. No widzimy tutaj, Mateusz jedzie tak naprawdę sam. Gdzieś tam może trafia trochę więcej tej nawierzchni. Nikt mu krzywdy na tym pierwszym łuku nie robi. No było ciasno, wiadomo, że zawodnicy wyjechali trochę pod bandę, ale no ewidentny błąd tutaj Mateusza wyniósł się po prostu za szeroko. Oczywiście wynikało to z sytuacji torowej, ale jednak no było to do opanowania i tak myślałem, że Mateusz trochę spogląda się do tyłu i co zrobić, czy upaść. Ta końcówka wyglądała dosyć niebezpiecznie, bo ten motocykl latał w powietrzu, ale no ewidentny błąd tutaj Mateusza i pełna zgoda z Wojtkiem i z sędzią. Tak, i dlatego też mamy rozstrzygnięcie tego spotkania. Wiemy, że jeśli nam się nic nie wydarzy w trakcie tego ostatniego biegu, jego powtórki, to po prostu drużyna z Bydgoszczy wygra to spotkanie i zdobędzie także oczywiście punkt bonusowy. A więc Polonia wraca na swoje miejsce, które zaczęła zajmować po poprzedniej kolejce, więc Polonia wraca na pozycję lidera rozgrywek. No i szkoda, że te mimo wszystko ciekawe zawody, bo to był naprawdę ciekawy mecz do śledzenia, chociaż na pewno trudny, także myślę, że też dla Państwa, no bo było sporo przerw. No kończy nam się niestety już i mamy rozstrzygnięcie przed 15 wyścigiem. No tak. Tego brakowało tylko, prawda, żeby no oczywiście pomijając to, że nie chcielibyśmy oglądać takich scen, które były z udziałem Adriana Miedzińskiego, ale po prostu brakowało nam tego, co myśleliśmy, że dostaniemy, czyli walki o zwycięstwo w ostatnim biegu. O to chodzi właśnie. No zawodnicy, ten wynik już był praktycznie na styku, tak, więc no biegi nominowane mają to do siebie, jeżeli jest blisko, no to trzeba czasem zaryzykować i to zrobił Adrian Miedziński, zaryzykował, chciał z tego krawężnika wyjść na pierwszej pozycji, Mateusz Szczepaniak też nie odpuszczał, było ciasno, więc no to są takie sytuacje torowe wynikające z chęci po prostu zwycięstwa i szkoda, że w takich okolicznościach właśnie kończy się to spotkanie, że nie zobaczymy pełnej obsady i mecz jest rozstrzygnięty. No ale to też jest jakiś element tej gry, tak? Zaryzykowali, nie udało się, wygrywa przeciwnik, więc emocji nie mieliśmy może na torze, ale no ale upadków się naoglądaliśmy. Czasem ryzyko popłaca, czasem nie, ale no kto nie spróbuje, ten można powiedzieć meczu nie wygrywa, więc no w tym przypadku się nie udało. Tak, 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 ale pozytywna informacja dla drużyny gospodarzy jest też taka, że wydaje się, że na dobre wraca do gry Matej Żagar, prawda? No bo od poprzedni mecz z Falubazem Zielona Góra dobry, teraz także występ w biegu 15 o czymś świadczy, no i dobrze punktuje zawodnik Polonii Bydgoszcz, no i tak, no i Kenneth Bier, Matej Żagar czy Wiktor Przyjemski będą ludźmi, którzy po prostu te punkty dla Polonii będą w następnych meczach także na pewno przywozić. Mamy nadzieję, że to już ostatnie łączenie z nami. Kłaniamy się Państwu raz jeszcze z Patrykiem. Michał, Wojtek, teraz już Wy. My też mamy nadzieję, że to jest już ostatnie podejście do tego wyścigu, że tu już nie będzie żadnych upadków, żadnych wykluczeń, ostrzeżeń i tak dalej, i tak dalej. Chcemy też, żeby ten mecz był zwieńczony niezłym ściganiem, nawet mimo tego, że zobaczymy w akcji tylko trzech zawodników. Tak, bardzo duża dramaturgia w tych dwóch ostatnich wyścigach i życzylibyśmy sobie Państwu również, żebyśmy obejrzeli na końcu taką wisienkę przysłowiową na torcie, żeby zawodnicy pokazali nam fajne ściganie, bo jego dzisiaj nie było, to też trzeba powiedzieć, ale też myślę, że z powodu tych ekstremalnych temperatur, które spowodowały, że naprawdę trudno było utrzymać tą nawierzchnię w odpowiedniej wilgotności, też myślę, że ten wypadek Adriana Miedzińskiego spowodowany tym, że no ten tor musiał być często gdzieś roszony i no ta woda znalazła się w tym miejscu akurat feralnym, gdzie wjechał Adrian Miedziński. Życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia i dobrych informacji ze szpitala.
Andrzej Lebiediew, którego teraz widzimy, kontra Kenneth Bier i Matej Żagar. Puste pole C, wcześniej zajmowane przez wykluczonego już Szczepaniaka. Andrzej Lebiediew, trzecia najlepsza średnia w tym sezonie. Lepszą mają tylko Kai Huckenbeck z Landshut Devils i Max Frick z Falubazu Zielona Góra. Tak to przynajmniej wyglądało przed rozpoczęciem tego weekendu w Ewiner pierwszej lidze. Tak czy inaczej, Andrzej Lebiediew to jest zawodnik, który jeszcze może pokrzyżować plany gospodarzom i trochę osłodzić tę porażkę Wilków Krosno na tym torze, która tak czy inaczej stała się już faktem. 43-41. Taki mamy wynik przed rozpoczęciem biegu 15. Lebiediew, Bierę, Żagar. Jak pójdzie Żagar z czwartego pola, czy znowu to będzie taka jazda jak od cyrkla? Niekoniecznie. Teraz środkiem do Rozłoweniec, najsprytniejszy, najszybszy na pierwszym wirażu był Andrzej Lebiediew. Teraz pokrzyżował plany Kennethowi Bierowi, jedzie blisko bandy Andrzej Lebiediew. Wściekły pościg ze strony dwóch zawodników Polonii Bydgoszczy, Biera i Żagara. Obaj mają ochotę na to, by zabrać się pierwszą pozycję Łotyszowi, ale ten zupełnie się tym nie przejmuje. Znowu w podobny sposób pokonuje drugi wiraż, zbliżając się do samego płotu. Świadomy był tego, że tak pokona ten długiego rywal Kenneth Bier. No i dlatego zdecydował się na taką próbę podjazdową. Blisko jest Duńczyk, widać, że jest szybki Kenneth Bier. Na wyjściu w drugi wiraż chciał się wcisnąć pod łokieć Lebiediewowi. Ten ciągle jest tam prowadzenie. Ostatnie okrążenie przed nami. To już będzie tylko taki makijaż tego wyniku, taka osłoda tego, co wydarzyło się tutaj dla zawodników Wilków Krosno. Oni przegrają, ale być może tym żużlowcem, który zwycięży w 15 biegu, będzie właśnie przedstawiciel drużyny z Podkarpacia. I tak też się stało. Andrzej Lebiediew, on zwyciężał w wyścigu 15 i ten mecz kończy się porażką Wilków 44-46. Zwycięża Polonia Bydgoszcz. W ciągu tygodnia gospodarze pokonują dwóch pretendentów do awansu. Poradzili sobie w imponującym stylu ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Dzisiaj tak imponującego stylu już nie było. Dzisiaj się męczyli, dzisiaj wygrali, opowiedziałbym minimalnie, ale minimalnie to było w Krośnie, kiedy Polonia zwyciężyła punktem. Dzisiaj różnica dwóch punktów. Tak czy inaczej, w dwóch meczach rundy zasadniczej pomiędzy Polonią i Wilkami dwukrotnie lepsza drużyna Jaskowo-Żniaka. I najbardziej zadowolona z pewnością jest księgowa Polonii Bydgoszcz, ale zobaczmy, Andrzej Lebiediew pojechał tutaj na takim limicie. Już sam start, wejście w ten łuk, gdzie walczył z Kennethem Bier. Kenneth Bier był bardzo bliski założenia, ale zobaczmy tu, nie odpuścił Andrzej Lebiediew. Za chwilę dojdzie do sytuacji takiej, że wjechał w tor jazdy Kennetha Bier. Naprawdę fantastyczna jazda Andrzeja Lebiediewa. Ten wyścig może nie było w nim mijanek, ale naprawdę bardzo dobry, jeśli chodzi też o tematy szkoleniowe, bo to, co tu zrobił Andrzej Lebiediew, to naprawdę wielka, wielka klasa. Szczególnie też na trzecim okrążeniu, gdzie założył krawężnik, przytrzymał krawężnik, bo tam już Kenneth Bier miał zakusy, żeby wyprzedzić Łotysza startującego w barwach Wilków. I znowu słaba postawa w biegach nominowanych zawodników Polonii Bydgoszcz. Tak czy inaczej, ten zespół zwycięża z Wilkami Krosno 46-44. Drodzy Państwo, w parku maszyny pracowała Kinga Sylwestrzak. W studiu byli Patryk Malitowski i Piotr Bugajny. Natomiast ten mecz komentowali Wojtek Dankiewicz, dziękuję. I Michał Mitrut. Oddajemy głos kolegom czekającym w Gorzowie. Rafał Karcz, masz 7 punktów, 4 starta. Wacław Milik.